Ra, 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 ra naszymi patronami są Paweł Maciejewski, Maciek z krótkiego podcastu Okinie Filmawki, Maciej Kotlęga Fotografii, Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Łukasz Maciejewski, Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk, Dawid z podcastu 5 na 5, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Spoiler Master filmowy podcast Michała Oleszczyka, Twój wujek od tatuażu, czyli Wujek Darek Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Poznańskie Jamniki, czyli Iwo i Marta. Justyna Mazur-Kudelska oraz Grzegorz Kyc. Lepszy niż nic, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcastex, podcast o latach dziewięćdziesiątych i zerowych. Mateusz... Y czy moja nagość sprawia ci radość? <grym> Słuchaj, podoba mi się to w tobie, że, że jesteś śmiały. To po pierwsze, po mm -hmm. drugie, znasz się na samochodach yy, i. <grym> I różne takie. Więc tak, oczywiście, gdy widzę słodycze, to kwiczę, Bartek, a, a gdy, widzę cię, gdy widzę cię bez ubrania, to oczywiście jestem wesół jak cholera. Tak, proszę państwa, e, zaczęliśmy bardzo sexy sposób, przepraszamy najmocniej, jeśli... <grym> nie pierwszy raz, prawda? Tak, jeśli ktoś na przykład słucha nas w pracy i nie powinien być akurat bardzo podniecony, no przykro nam, słuchacie podcasteksu, tak? Tak by, no nie możemy wam obiecać, że nie będziemy hot. E, 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 natomiast co, no dzisiaj rozmawiamy o takim e, okresie, w muzyce polskiej, kiedy dosyć, może trochę za bardzo popularny stał się rym wino dziewczyno, nie? I to nie tylko w gatunku, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, 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 tak. No, ale to jest samograj, prawda? Tak. Tato, lato, szmato, e, idąc idą tropem różnych ważnych polskich utworów, e, a, a dziewczyno wino rzeczywiście, rzeczywiście to weszło. No tak, tak, tak. To był ten moment, w którym środowisko się zwróciło w stronę tych alkoholi takich lżejszych, by się naoglądało Marka Kondrata, nie? i stwierdziło, no to może jest to rozwiązanie, może kończymy z gołdą. E, także słusznie, słusznie to zauważyłeś. No, mm -hmm. e, no dobrze, to rozmawiamy dzisiaj o Hipokolu. Już tak przejdę do tematu, ale chyba każdy wie, bo w kliknął w. Co tam trzeba kliknąć i, i prawda słucha. Na co o Hiphopolo, czyli o. No właśnie o czym, nie? Bo, bo, bo nie możemy powiedzieć, że to był jakiś tam nurt, nie? To, to było raczej zjawisko e, w polskiej muzyce, po, jakby sposób postrzegania pewnych kawałków, bo te granice pomiędzy tym co było hip-hopem, co było uznawane za prawdziwy hip-hop przez słuchaczy czy przez dziennikarzy, czy przez krytyków, a co było już uznawane za jakieś obmierzłe hip-hopolo, one były bardzo płynne te granice. Nie ma to już bardzo. Tak, myślę, że tutaj faktycznie bardziej fortunnym słowem jest zjawisko niż, niż nurt czy jakiś podgatunek muzyczny, bo, bo byłoby to bardzo dente, bo to jest takie ten odcinek, to jest takie hip-hopolo i taki znak zapytania taki. Hmm? Hip-hopolo? <laughs> Jest, nie, nie wiem, co to. Detektyw muzyki rozrywkowej. Jakaś nowa postać w tym uniwersum. Więc tak, rzeczywiście no, trudno jest tutaj wyznaczyć granice i to, co się będzie działo później z hip-hopem, którego już nikt nie nazywał hip-hopolo bardzo często, pokazuje, że, że tutaj tak naprawdę ta sprawa była czysto środowiskowa, też bardzo często personalna i też pokazywała jednak, jak to nasze środowisko hip-hopowe, rapsowe jest jednak na tamtym etapie twardogłowe. W momencie, w którym w Stanach oczywiście już blink era trwa w najlepsze i jakby nikt się nie obraża, że raper jest multimilionerem i że nagrywa z gwiazdami pop, a u nas okazywało się to... Jednak często czymś, co, co, co skazywało rapera na, na banicję, proszę pana, na, na infamię i tego typu jeszcze różne określenia. Tak, no i my co, my sp spróbujemy się temu przyjrzeć faktycznie od nowa, tym takim świeżym okiem e, i spróbujemy może też momentami określić, czy to faktycznie tak bardzo odbiega na przykład od reszty stawki w danym momencie, mhm. czy to rzeczywiście nie będzie tak, że, że za chwilę już wszyscy będą robić podobne rzeczy, a nikt ich nie będzie e, z tego powodu torturował. Także bardzo. Bardzo myślę, tak naprawdę nazwać hiphopolo ważnym tematem to może nadużycie, ale kurczę, jest jednak taki moment, w którym warto oddać sprawiedliwość niektórym osobom albo po prostu stwierdzić, że no, bycie jebanym przez dobrych kilka lat niekoniecznie było zasłużone. Mhm. To jest przy okazji temat, który jest bardzo wdzięczny, żeby o nim porozmawiać właśnie w roku 2022, e, czyli, czyli no, wtedy, kiedy te emocje wokół, wokół tego terminu, początkowo bardzo takiego gorące i ludzie bywali wkurwieni, i źli i smutni czasami, i tak dalej. Te emocje w ogóle upadły, i słusznie, że opadły, I, i dzisiaj możemy się przyjrzeć temu, właśnie tak jak mówisz, czy, e, czy ci, którym dostało się w swoim czasie, e, czy im się dostało słusznie, czy nie słusznie, zobaczymy, proszę Państwa. Natomiast tak, no, y, tytułem y, takiego zupełnie bardzo krótkiego wstępu dla osób, które na przykład y, nigdy nie słyszały polskiego rapera. W, 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 jakby w żadnej sytuacji, ani w radiu, ani w sklepie na przykład. E, no to co? No, polska scena rapowa rozpoczęła się gdzieś tak w latach 90., w drugiej połowie lat 90., chociaż oczywiście e, w, na, nagrywał Kazik, jakieś tam swoje takie przymiarki, które brzmiały troszkę jak rap, i, i, i c, jakby tutaj mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. No to sam Kazik mówi, że jakby odnosił się do tych, do tych swoich rzeczy, że e, to tam żaden hip hop i tak dalej. Co jest faktem, bo to. To, to nie była część kultury hip-hop, tak? to, to, to były raczej jakieś takie naśladowanie tego, co tam Kazik sobie e, przewoził z zagranicy na płytach. Moment historii polskiej muzyki, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, to są lata powiedzmy od 2002 wzwyż. To jest oczywiście pierwsza część naszej dyskusji o hip e, i jakby mówię o tym dlatego, że Trzeba o tym wspomnieć, że po prostu polska scena hip-hop e, istniała dopiero od jakichś tam, powiedzmy, 6-7 siedmiu, siedmiu lat, tak naprawdę. tak? I była rozkręcona e, chwilę, chociaż jak wtedy się miało na przykład 15 lat, to się wydawało, że to jest. to znaczy nie wydawało się, no to było jedna trzecia życia dla ludzi, tak? Mm -hmm. więc, więc wydawało się, że po prostu już była taka ukonstytuowana scena, i nagle wchodzą jacyś po prostu disco i nam wszystko tam rozwalają. No niekoniecznie, tak? E, I też sam termin hip-hopolo to nie jest termin, który powstał po 2002 roku, tylko, tylko troszkę wcześniej, bo, bo, bo wprowadził go powiedzmy do, polskich, do polskiego dyskursu. Tym hip-hopolem nie określał tych wykonawców, którzy byli nim później tak chętnie określani przez środowisko rapowe, tylko raczej jakichś takich gości typu Norbi czy Kasa, którzy wykorzystywali powiedzmy pewne, pewne elementy muzyki rap, żeby wciskać singielki do radia no z czasami tam naprawdę z dużym, z dużym sukcesem. Nie? Tak, tak, zdecydowanie tak. E, tego terminu jeszcze w 2000 roku użył Funky Filon, który się kilka lat później wsławi jednak, no po prostu takim no ważnym, epokowym e, utworem takim Bohemian Rhapsody polskiej muzyki rozrywkowej i on ma na swoim swoim debiutanckim albumie Autorytet z roku 2000 e, numer pod tytułem Hip Hopolo. Tam nie, nie do końca chodzi o to, że tam wiesz, wskazuje tych fałszywych MC's, no ale sam termin jako wdzięczna z Witka się, się w, tamtym, w tamtym czasie mniej więcej pojawił. No i tak, mówiłeś, co to jest za moment. No moment jest taki, ani inny swoją drogą. Bardzo mnie zadziwia to, jak zmieniło się postrzeganie czasu, bo to, że jako piętnastolatek postrzegasz trzy lata jako epokę, no bo to jest jedna piąta Twojego dotychczasowego życia i tam po prostu jedna trzecia świadomego życia. Jaki dobry z matematyki, Mateusz, jest proszę. Bardzo. No to, wygrałem kangura wtedy, nie będę ukrywał. I to mniej więcej w tamtym czasie, tak swoją drogą. Ale no, wystarczy o mnie, prawda? <śmiech> <śmiech> <w komentarium. śmiech> że, tak, że i, trafiłem na jakiś tekst, albo na jakiś komentarz na forum, może to, to była jakaś ślizgawka, już nie pamiętam, ale na temat kodeksu, na temat pierwszego kodeksu, czyli tym, tego White House'owego projektu yy, i jest sam mowa o tym, że wychodzi kodeks 2, no i że ta jedynka to już jest klasyczna, a to było dwa lata wcześniej, nie? Mhm. Więc jakby postrzeganie jest bardzo, bardzo dziwne. No więc, tak jak mówiłeś, ten polski hip-hop ma tak naprawdę kilka latek w gruncie rzeczy, ale już się gdzieś tam stabilizuje, chociaż dalej jest dosyć mało różnorodny. Ale jak mówimy o 2001, 2002 i zanim przejdziemy do tego 2003, no to tam już wychodzi parę albumów głośnych, które no i dziś są uznawane za Jakoś tam klasyczne, ważne, tak? Mówię tutaj o, o debiucie Tego, czyli o sporcie, mówię o paktofonice, o kinematografii i potem o archiwum kinematografii. To jest też moment, w którym polska rapowa płyta się po raz pierwszy wbija do top 3 Olisu i to się uda dopiero paktofonice i archiwum kinematografii w roku 2002. Więc coś się zaczyna dziać, oczywiście, ale wciąż ten polski hip-hop jest dosyć poważny i nie wykształca nie wiadomo ilu form i jeszcze aż tak mocno z tym głównym nurtem nie romansuje. No tam zaczną się programy CNE i WSZ a w Vivie oczywiście, tam wcześniej jest program rapowy w Atomic TV, no, ale wciąż jest to jednak takie, no, kompletne dziwadło, czego dowodem jest oczywiście bardzo lubiany przez nas odcinek programu Rower Błażeja, prawda? Mm -hmm. To 2001 rok i, i wielka debata o tym, czym jest hip-hop i, czy, i czy ci hip-hopowcy to w ogóle oni srają, czy oni co, czy oni jedzą, wiesz, jest, jest troszeczkę tam taki vibe jednak z kamerą wśród zwierząt i, i Eldo, który jest tym rapowym, takim modelowym, rapowym intelektualistą w tamtym czasie, no i również dzisiaj, Mówiłem, my jesteśmy takimi samymi ludźmi i tak dalej, i pojawia Wiedziałam dużo, dużo jakichś takich koszmarnych rzeczy, łącznie z pytaniem o, o powitanie raperów, tak. więc to też pokazuje, czy, czym jest ten hip-hop w tamtym czasie. No jednak, jednak dziwadłem tak naprawdę na pewno nie czymś, co byśmy mm, tak wciągali jakoś bardzo chętnie do, do głównego nurtu i do śniadaniówek, które się tam potem pojawią. Poczekaj Mateusz, nie schodźmy jeszcze z tego roweru Błażeja, pojedźmy tak, tak, tym tak, rowerem, tak, pojedźmy, tak, tak. pojedźmy nim i bo jest o czym rozmawiać. Tak? Nie, nie wiem, czy rower Błażeja tak naprawdę jest tematem na cały odcinek podcastu, pewnie tak. Pewnie tak, nie wiem jak jest z archiwaliami i czy tam Byłoby z czego szukać, ale, ale pewnie tak. Natomiast ten odcinek jest na pewno tematem na najbliższe 10 minut. Jestem wielkim fanem tego materiału. Tak? To jest to materiał jest z roku 2001. I ja sobie przypomniałem dopiero teraz, jak go, jak go oglądałem, że Rower Błażeja był taką audycją, która dzieliła publiczność już na wejście. Tak? I jakby można było usiąść te po lewej albo po prawej stronie i jedni byli za, drudzy byli przeciwko. Nie pamiętałem o tym, szczerze powiedziawszy, natomiast tak jest w tej, w tym konkretnym odcinku w każdym razie że tam jedni są tam za hip-hopowcami, drudzy są przeciwko hip tak? I jakoś tak wyszło w tym odcinku, że, że, że akurat tak się genderowo jakoś z grubsza podzieliło, dlatego że przez pierwszych tam kilkanaście minut jest tak, że hip którzy siedzą tam po, po tej stronie pro, to są, to są, to są mężczyźni, a te osoby, które, które są przeciwko, to jakoś z jakiegoś powodu są Dziewczyny, i one wszystkie mają jakieś takie sweterki na sobie i tak dalej. W sensie to są takie dziewczyny, które rzeczywiście. Wyobrażam sobie, że w 2001 roku mogły być przeciwko, prawda, tej, 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 tej nowej, nowej modzie, a po środku właśnie siedzą spinacz Eldo i spinacz, tak? mm -hmm. którzy tam dogadują, prawda, tej publiczności. Argumenty, które są podnoszone przeciwko Rapowi są. Są bardzo doniosłe, tak? W sensie, jakby, są, są, są niesamowite. Przy czym e, tam są argumenty typu, o, co to znaczy, że jesteś chłopcem, tak? Jak to jest, że. że y, co to znaczy, jesteś prawdziwy, że nieprawdziwy, tak? Albo i tak dalej, tak? Jest cy cytowany przez chyba zresztą prowadzących e, Krzysztof Cugowski, który miał wtedy powiedzieć coś w rodzaju, o, tam hip-hop w Polsce to no bez sensu. Jeszcze tak jakby przeszczepiać, coś tam skądś tam, nie? E, I swoją drogą to była bardzo popularna narracja wśród, e, powiedzmy, Muzyków mainstreamowych wówczas. Chyba Malęczuk jakieś takie pierdoły gadał tam, że, że, że o tymi jesteś gówniarze, będą tam mówili jakieś rzeczy i tak dalej, nie? I, i rzeczywiście y, muzycy powiedzmy wówczas. Starszego i średniego pokolenia byli przeciwko, nie? Tak, tak, tak. To Cugowski jest doskonały, bo oczywiście on się tam pojawia tylko w formie cytatu, nie, nie, ma, go tam, nie ma go tam we własnej tak. osobie. Szkoda, szkoda, prawda? Szkoda zdecydowanie, ale ta, ta w dużym skrócie ta wypowiedź jest taka, że no to przeszczepione, bo to przecież z Ameryki, a to u nas. Jaj, jakie to ma w ogóle odniesienie? I po pierwsze pojawia się kontrargument jednego tam z uczestników tego programu, jednego z widzów, bo to nie jest nikt z gości, że no po pierwsze jednak korzenie tej muzyki są w Afryce i jakby warto o tym pamiętać, bo to też jakby na poziomie rozwiązań rytmicznych w ogóle, no, można by o tym mm -hmm. długo gadać, a po drugie kolega tam młody przypomina, że Krzysztof Cugowski no jest było nie było wokalistą rockowym w dużym skrócie, a skąd muzyka rockowa przywędrowała nad Wisłę, to można by, by długo rozmawiać, więc doskonała też bardzo dobrze widać, jak prowadzący no to tak, to był taki jednak grzeczny młodzieżowy program puszczany w ciągu dnia Spinacz tam przeklina. Przypomnę, że to był program emito emitowany na żywo, więc jest tam lekko korygowany. Może nie ma jakiegoś wielkiego zamieszania, ale jest tam poprawianie, że można inaczej. Ale prowadzący bardzo chcą pokazać, że hip-hop to w ogóle to wszystko jest o tym, żeby brać te narkotyki, że one są dobre, a wy tutaj jako specjaliści musicie się odciąć jednoznacznie i powiedzieć, że nikt nie będzie nawijał o tym, że trzeba brać narkotyki i w ogóle nie, to niedobrze i kiedyś mm -hmm. się pojawia tylko jakiś tam wątek, że no, ale no nie, na niektórych marihuana dobrze działa w kontekście, no ale jak to, to jest zachęcanie, więc jest to koszmarny, absolutnie koszmarny program. Jest tam jedna, rzeczywiście tam jest taki układ mocno, mocno genderowy, że je, jeśli ktoś chwali, to chłopy, jest jedna pani tak, jest jednej, z, tej, z tej części takiej pro-hip-hopowej, e, a tam reszta to raczej, raczej dziewczyny. Jedna daje się w miarę przekonać, to znaczy staje po środku, mm -hmm. tak? No, ale generalnie tak stoi jest, do końca to, to, jest to bardzo... <laughs> I tak staje zaprowadzącą Telewizja na żywo. Jest to bardzo, bardzo jakaś taka tempa te tempa debata. Ona tak stoi do dzisiaj. Ona, ona tam jest. Ona on jest, jest... 22 rok. Ona jest pomnikiem, pomnikiem roweru Błażeja. No i tak, no, dyskusja jest koszmarna, w czym bardzo udatnie jednak pomaga, pomaga Eldo. No nie ma co ukrywać, tak. nie? Kiedy Eldo mówi o, o Eminemie, który po prostu nie jest związany z kulturą hip-hopową tak naprawdę i nie jest prawdziwy i udaje wielkiego West Coastowca i, i Eldo odkrywa, przecież on jest z Detroit. <noise> jest genialne w ogóle. Nie, ja uważam, że ten występ Eldo w rowerze Błażeja, to jest rzecz tak naprawdę porównywalna z tym spierdolonym freestylem, <gry> który mu tylu, ty, ty, tylu jakichś tam um, jajcarzy przysporzył i tyle krytyki. To jest, to jest porównywalna rzecz. No? Ja nie wiem, jak to jest. W sensie ja naprawdę mam sporo sympatii do niektórych dokonań Eldoki. Du, dużo mniej sympatii do innych. Dzisiejsza z tym to nie jest podcast o, o, o eldoce e, Natomiast eldo który przypominamy Państwu, właśnie nam ukradł naszą posadę w telewizji polskiej. E, <gry> Eldo nie jest Pozdrawiam. prawdziwy. Eldo nie jest prawdziwy. Nie? Eldo tak, czy Eldo jest w tym pokoju, Mateusz? Eldo jakoś tak to, to, to wychodziło, że on często jak się pojawiał w, w telewizji. Czy tam przy, przy różnych okazjach to jakoś tak wychodziło, że, że ten jego występ był jakiś taki trochę dziwny i trochę memiczny, nie? W sensie nawet bardzo memiczny. Tak. tak. Bo z jednej strony właśnie to, to, to tam gadanie o tym Eminemie, ja nie wiem, czemu to się nie stało takim szerokim memem. Może dlatego, że Eldo już po prostu zajął to memiczne miejsce tym swoim nieszczęsnym tak, stylem, no. Swoją drogą oczywiście ten freestyle jest śmieszny, natomiast ja mu trochę współczuję, no bo, przepraszam, no ale to jest jakaś taka sytuacja, no mega przykra, nie? Żeby po prostu pewnie nie był w formie i tak dalej, no wiesz, gość freestyle'ował przez lata i jakby brał udział w bitwach freestyle'owych, pewnie był spoko, nie? Tak, tak, wiesz, przy okazji zrobiono z niego przez ten śmieszny freestyle jakiegoś wiesz, przynajmniej w tej memosferze zrobiono z niego jakiegoś no-skilla, którym on nie jest, nie? Bo jakby przy całej śmieszności Eldo w różnych takich wypowiedziach poza muzycznych, no to jest osoba, która zrobiła parę dobrych rzeczy i która no, wiedziała, co robi, jeżeli chodzi o, o tę muzykę i kulturę. No. Jasne, jasne. Więc jakby to jest taka też ważna w ogóle postać dla, dla, dla polskiego hip-hopu. Albo potem też wystąpił, nie potem, czy. Tak, nie, w tym samym roku wystąpił, tak? U Latkowskiego i tam opowiadał, że tam do jego kolegów strzelano. I nie wiem, ile sprawdzę w tej historii, ale to do moich kolegów strzelano jest. I jest, no też się stało memiczne, tak? Więc jakoś Eldo ma jakiś taki niezwykły talent do nieintencjonalnego stawania się bohaterem różnych mniej i bardziej śmiesznych obrazków, historyjek i tak dalej. No i jest oczywiście doskonała końcówka. Doskonały finał tego programu, który zresztą potem był wyśmiewany bodajże w piosence fenomenu, nie? Tam mm -hmm. był taki fragment tekstu w jednej z piosenek. Nie tam której, przepraszam, ale tam można sobie zgooglać, że tam. pokazali nam pokazywać, jak, jak, jak się żegnamy, czy jak się witamy, nie? To jest niedokładny cytat, przepraszam, nie jestem raperem. <śledzimy> I to rzeczywiście się wydarzyło w rowerze Błażeja, tak? W sensie, że mm -hmm. rzeczywiście raperzy zostali tam namówieni do tego, żeby powiedzieć, y jak, się, jak się żegnają, dlatego że prowadzący chcieliby się pożegnać po hip hopowemu, nie? I, e <śm> i, i tam Spinacz, który, który miał nieźle wypierdolone w ogóle pod koniec tego odcinka, chyba, bo już naprawdę, tak? On powiedział, że no, różnie się tam żegnami, Tak naw nawija, nawija tak dłuższy czas, jakieś takie zdania złożone. Po czym mówi, no, niektórzy mówią cześć, niektórzy mówią na razie, i tak dalej. Więc, więc to jest przezabawne i bardzo polecam ten, ten odcinek. On wisi pokawałkowany, ale, ale jednak wisi na YouTubie, między innymi na kanale Grędzia, bardzo pozytywnej postaci. Powiedzmy. Tak, tak, na, na rap Tapes. Tak, jeśli chodzi o tego spinacza jeszcze, to... Prowadzący bardzo chcieli, żeby hip-hopowcy pokazali hip-hopowe pożegnanie. Ja myślę, że on nie do, no, nie do końca dobrze sprzedał ten żart, bo Spinacz zmierza do tego, że no tu nad morzem się żegnają, cześć. Na razie, na podchalu, na razie. No jakby chodziło po prostu o to, że mm -hmm. się kurwa żegnają jak wszyscy, <grym> tak. ale może to nie, nie jest do końca czytelne. W każdym razie prowadzący kapitulują w pewnym momencie. No dobrze, to się nie pożegnamy. Samo nie? Nie pożegnamy się po hip-hopowem, mówimy po prostu cześć. <grym> Super sprawa. No ale to, 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 to też pokazuje, że wiesz, że no, takie oglądanie jakichś po prostu gadów w terarium, nie? że jakie dziwactwo tutaj przyszli, nie? E, za bardzo. Szerokie spodnie, coś tam. tak Jeszcze jedna dziewczyna pyta drugiego: Ja ty, ty, szerokie spodnie, ty możesz w tym chodzić w ogóle? Tak, ja bym, nie ja bym w obcisłych nie wyszedł. Tak, tam jest w ogóle dosłowny cytat, że nie wyobrażam sobie życia w obcisłych tak. spodniach i jakby. Ja się podpisuję pod tym, ja tak samo. Muszę powiedzieć, a nie jestem takim chłopcem. Tak. Oczywiście to ma swoje plusy, nie? Więc tak tak naprawdę, zresztą dziewczyny tam za chwilę po prostu przydupcą dzwony, niebieskie jeansowe dzwony i wszystkie będą je miały, więc jakby te, te rozszerzane, rozkloszowane nogawki też się przydają. No jest to, jest to piękny dokument z epoki, właśnie, z epoki, w której się już parę takich jakichś ważnych rzeczy pojawiło to raz, natomiast nie można mówić o tym, że jest to muzyka głównonurtowa i że jest to muzyka, która jest w jakimś sojuszu z mediami głównego nurtu, to na pewno. Jest to jednak muzyka alternatywna i to też jest taki moment, w którym ta Uwaga publiczności, młodej publiczności. Zaczyna się jednak skłaniać mocno i zwracać w stronę czegoś, co nazywamy alternatywą i te duże wytwórnie Majorsy doskonale o tym wiedzą, tak? Mm -hmm. Powstaje kilka jakiś takich właśnie, takich sublabeli, tak? Które są przyklejone gdzieś do dużej wytwórni, ale które wydają jednak muzykę, no, z gruntu, z gruntu inną, tak? Powstaje przy BMG, CC Records, Sam Lenny Valentino, Ścianka, Cool Kids of Death, ale też tego typu sublejbele, typu Baza Label przy Pomatonie też wydają płyty z, z rapsami. Przecież pamiętajmy o tym, że skandal molesty kilka lat wcześniej też wyszedł, co prawda, w bit Records, ale było to dystrybuowane przez Pomaton. Więc, więc te duże wytwórnie się tym bardzo interesowały. My znaleźliśmy taki tekst z Newsweeka z 2001 roku i tam się pojawia cytat z Kamili Zielińskiej, która była szefową marketingu w Pomatonie w tamtym czasie. I tutaj jest um, ważna sprawa. Ona tam mówi, że w samym tylko 2001 roku zanotowano w Pomatonie dwukrotny wzrost sprzedaży. Że płyt z alternatywą. To mogły nie być ogromne liczby, ale one, one pokazują jednak, że ten młody odbiorca niekoniecznie kupuje w pełni ten, taką mainstreamową propozycję. Tak? Tam pojawiają się też jakieś. Świadectwa z koncertów Just Five tutaj akurat z Bogatyni, gdzie jest mowa o tym, że no tak, jeszcze chwilę wcześniej byli totalnymi bożyszczami tłumów, ale teraz jednak leci w ich stronę kefir i jajka, i ja sobie przypomniałem, że ja byłem na koncercie Just Five, mniej więcej w tamtym czasie, tylko za sceną. Z racji tego, że moja mama miała wtedy takie ani inne zajęcie blisko. Organizacji takich imprez letnich, więc się napatrzyłem na te gwiazdy to raz, a dwa, no, kilka osób tam dostało jajami, rzeczywiście, bo niektórzy mieli taki zapał, że te jajka przelatywały nad namiotem ze sceną. Mm -hmm. I wtedy można było rzeczywiście odnieść wrażenie, że kurde, no coś się kończy tak naprawdę. Nie? To tak, na... to w gruncie rzeczy trwało kilka lat, jeżeli chodzi o, o Just Five, i tutaj już no, to, to, to się nie do końca podoba, więc w dalszym jakimś biegu y, tych, tych, tych dziejów muzyki rozrywkowej, Polskiej. To hip-hopolo tak naprawdę jest koniecznością. Ono po prostu musiało się w pewnym momencie wyłonić, bo ono łączyło w sobie jednak jakieś tam, wiesz, intuicje, cechy i jakieś potrzeby publiczności, takie bardzo, bardzo międzygatunkowe, tak naprawdę eklektyczne. No i to też będzie oczywiście powód, dla którego hiphopolowcy, biorę to w duży cudzysłów, będą jebani jak trzeba przez prawdziwych raperów, a czy zawsze będzie chodziło o muzykę, no to to o tym można, można pogadać. Powiedziałeś w kontekście jazz Five, że dało się wyrazić, że coś się kończy. Tak sobie wyobraziłem taki, taki dokument o, o Just Five nakręcony w 2050 roku na przykład i tam Bartek Wrona tak właśnie opowiada w takim, wiesz, wyciszonym studiu. No, jak pierwszy raz zostałem kafirem w mordę, to poczułem, że coś, coś, się, coś się kończy, coś się skończyło. I tak. Tak, to jest w ogóle ciekawy wątek, bo wytwórnie z jednej strony, no właśnie, chciało się sięgnąć, sięgnąć po alternatywę i no i jakby sięgały po nią. Tam wspomniałeś między innymi i tam, nie wiem, Dev tak, I, i inne zespoły, które były brane z dobrodziejstwa inwentarza, tak? W sensie, prawdopodobnie tam nie było jakichś dużych ingerencji, jeśli chodzi o, o materiał. E, zakładam, że tam tak podejście było chyba takie, że no dobra, no skoro my nie jesteśmy w stanie stworzyć produktu, to zobaczmy, po, pozwólmy, dajmy im wolną rękę, pozwólmy im zrobić co chcą i wtedy zobaczymy, tak? Natomiast jeśli chodzi już o hip-hop, e, to część wytwórni jakby dawała wolną rękę i, i, i nie wiem, Asphalt Records miał podpisaną umowę dystrybucyjną z Majorsem e, i, i tam szły jakieś takie bardziej bezkompromisowe e, i wulgarne rzeczy typu, nie wiem, debiut Ostrego z 2001 roku i tak dalej. E, a z drugiej strony no właśnie wydwórnie stwierdziły, nie no dobra, zaraz, no jakby, no spoko, że, że ten hip-hop jest popularny wśród dzieciaków, ale może jednak weźmiemy do żelazko i sprasujemy to troszkę, dobra? W sensie tak, może jakiś tam kompromisik jednak, może jednak coś tam, coś tam z tym zróbmy, nie? I mówię, jakby mam tu na myśli oczywiście nie tylko wytwórnie, ale też decydentów w stacjach radiowych i telewizyjnych. No tak, no, ta, ta scena, scena polska rośnie w siłę, ze wskazaniem jednak na, no, scenę warszawską, jak, jak to zwykle bywa w krajach, które mają stolicę jedną, no i w Poznaniu, tak, scena wielkopolska, to już jest wielka, proszę pana, rzecz, również dla zagranicznych dziennikarzy, ta scena rośnie w siłę, tak jak powiedziałem, no, nagrywają, mówię tutaj o Slams atak i o All Stars Poznań, nagrywają Nagrywają, e, nagrywają piosenkę Moje miasto złą sławą owiane. I to jest oczywiście slams, tak więc Pejadex. No i mamy tam parę takich osób, o których będzie później głośno w innym kontekście, tak? Bo przecież i Doniu się tam pojawia, i Liber, i Mezo. To są wszystko ziomki, to są osoby związane ze środowiskiem, ze sceną. Mm, wspomniałem o tych zagranicznych dziennikarzach. Wieści o poznańskim rapie dotarły, proszę pana, do Nowego Jorku. No i mm, pojawił się taki artykuł, który... W gruncie rzeczy jest dosyć prawdziwy, chociaż może wstyd się do tego przyznać, bo Poznań jest tam przedstawione jako miasto, które jest oddalone tyle i tyle od tam granicy niemieckiej, ale w ogóle bezrobocie 20%, drobne, drobna przestępczość, narkotiksy, no generalnie jest słabo, no i oczywiście w tym kontekście ci hip-hopowcy. I tutaj jest taki <laughs> fragmencik, no, nie mnie rozbawił, on jest może niepozorny, jest mowa o tym, kto tam jest bohaterem tego artykułu, jacy to tam raperzy. No i tutaj tam w mieszkaniu na parterze Peja Doniu i tutaj a couple of guys named Jacek, czyli Peja Doniu paru Jacków i jest jeszcze taka sylwetka, no, ciekawe czy zgadniecie kogo and the tough looking youth Who calls himself liber, tak? Czyli o, ktoś tutaj miał taki wybik, no po prostu mocnego, mocnego wirachy. No ale w każdym razie to pokazuje, że to byli ludzie, którzy gdzieś tam u zarania tej jakiejś popularności poznańskiej sceny, również sceny takiej nie niekojarzonej z tym zupełnie. To byli goście, którzy. Mocno tam w temacie działali. To jest artykuł, który został umieszczony w materiale z Nuansa, do którego będziemy jeszcze pewnie wracać i pewnie gdzieś tam go podlinkujemy, bo jest tam parę ciekawych rzeczy na temat sprawy, o której dzisiaj gadamy. To powiem Ci, że mnie to zupełnie nie dziwi, że. że, że, że... Tak, a nie inaczej określony został liber w tym, w tym artykule. Oczywiście. Dlatego, że o tym, że liber jest tough i jakby świadczy choćby fanpage, który nazywa się Wędkarski Liber, który serdecznie polecam. Przeczytam krótki opis tego, tego fanpage'a. Strona poświęcona pasji libera, który jest wędkarstwo. Artysta chce tym samym podzielić się z. I to, jest już, to już jest koniec tego tego, 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 tego opisu. Więc tak, więc, więc absolutnie Liber tutaj z niejednego garnka ryby jadł. Łowił. Albo łowił. Albo łowi dalej, e, prawda? Nie <laughs> Albo łowi dalej. E, nie, no nie, nie. Łowi, łowi, łowi legitnie. Nie wiem, czy popieram łowienie ryb, ale i chwalenie się z obyczami, ale ostatnio złowił jakąś Prawie dokładnie rok temu, więc być może zszedł z tej drogi. Niemniej, tak, zainteresowanie mediów jest i to momentami jest znaczne, i na to zainteresowanie wpływ mają również blokersi, czyli film Sylwestra Latkowskiego, o którym jestem prawie przekonany, że rozmawialiśmy w którymś odcinku podcastu, nie wiem czy nie przy okazji naszej rozmowy zabrałem, z kaliberem 44. Nie pamiętam, mm -hmm. tak, szczerze mówiąc, ale, ale tak, powstał film Blokersi bardzo głośny, jeden tak naprawdę z najgłośniejszych polskich dokumentów transformacyjnych, który, w którym, no właśnie, wystąpił Eldo i opowiadał o tym, że, że do jego kolegów strzelano, ale po którym... I, i jak... Czekaj, z, z, z jakiej amunicji, bo nie wiem, czy mam się martwić? Z ostrej O, okej, okej, okej. Ale to, był, to, to byli starzy sokiści, wiadomo, że starzy sokiści pod Prowadzali pod mur graficiarzy i, e, i ich rozstrzeliwali pod murem. Tak, e, wiesz, tak. W jest, stylu. jest parę takich miejsc pamięci na, na różnych zwrotnicach, prawda? Do dzisiaj. Tak, więc. tak. E, no i co można powiedzieć o tym filmie? Można powiedzieć o to, że jak, jak, jak każdy właściwie film Latkowskiego, widać w nim bardzo mocno autora i, i widać, że autor e, prawdopodobnie jest strasznym narcyzem, e, ale z drugiej strony. Trzeba powiedzieć, że udało mu się nakręcić kilka takich znaczących wydarzeń i znaczących postaci. Udało mu się absolutnie zarejestrować i uchwycić taki bardzo ważny moment dla polskiej popkultury, pop tak? W sensie, czyli jakby wykuwanie się nowej, nowej kultury, nowego nurtu muzycznego, wykuwanie się tego, co tak naprawdę 20 lat później stanie się całkowicie mainstreamowe i stanie się prawdopodobnie no, najlepiej sprzedającą się muzyką, tak? W sensie, mhm. jeśli byśmy policzyli, nie wiem, zyski, jakie płyną z, powiedzmy, z twórczości takich czysto wykonawców i porównalibyśmy je z zyskami płynącymi z hip hopu, czyli z koncertów, płyt, nie wiem, wyświetleń na YouTubie i tak dalej, to prawdopodobnie wyszłoby na to, że ten, ten rap przynosi dzisiaj takie mater wymierne, wyższe korzyści, tak? No i oczywiście, tutaj Latkowski troszeczkę może za dużo. Dużo korzysta z, z, z tego przywileju, że posiada nożyce montażysty i mm -hmm. może coś tam podciąć, coś tamtego, nie? E, ale faktycznie jest tam kilka świetnych momentów też pokazujących, e, skąd się ten hip-hop w Polsce wziął. Tak? Jakby niezależnie od tego, czy, jaka by nie była opinia na temat hip-hopu Krzysztofa Cugowskiego, to to, 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 to <grych> e, i Krzysztof Cugowski pytał, skąd się, jakby. Znaczy, nie pytał, skąd się dobierze, ale sugerował, że w zasadzie nie ma. Gruntu pod to, tak naprawdę, tak? W sensie, że istnieje grunt w Stanach, ale nie istnieje u nas. No, istnieje u nas grunt i ten, tym, tym gruntem absolutnie były blokowiska. Oczywiście słowo blokersi jest bardzo nieszczęsne i, 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 i jeśli ktoś w rozmowie z wami użyje tego słowa, to prawdopodobnie ma 160 lat mhm. i może lepiej porozmawiać z nim o innych gatunkach muzycznych, ale, ale faktycznie pokazane są grupki chłopaków, którzy, dla których hip-hop jest szansą na to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i, i też wyżyć się, wyżyć się artystycznie i kreatywnie, tak? E, I powiem szczerze, że... Mm, Czasami chce mi się śmiać, jak na przykład czytam, nie wiem, komentarze mm, różnych tam takich konserwatywnych y, słuchaczy rapów w moim wieku, albo starszych, e, którzy narzekają, że kiedyś to był hip-hop, a dzisiaj komer, hajang, leosia i tak dalej. E, no wiadomo, że to jest jakieś tam dziadowskie pierdolenie, e, ale z drugiej strony faktycznie ja czuję pewną taką, czuję bardzo dużą sympatię do, do tych początkowych lat polskiego hip-hopu, że niezależnie od tego, że to by mi bywało bardzo kwadratowe, e, bardzo takie e, nieprzystępne, e, że, że, że Rymy były może niespecjalne, że całość była trochę sakszistowska i może czasami niepotrzebnie przemocowa, to jednak trzeba powiedzieć, że faktycznie to, to był wtedy ruch absolutnie oddolny i oczywiście to nie było tak, że wszyscy e, muzycy, rapowi czy, czy producenci czy, czy raperzy e, pochodzili z jakichś tam niższych społecznych, z blokowisk i tak dalej. Zdarzali się oczywiście ludzie z rodzin inteligenckich artystycznych. No, CNA jest, jest, jest synem tego klejfa, tak? Ale, ale, ale bardzo wielu tych, tych, tych reprezentantów tej muzyki to byli ludzie absolutnie, którzy znaleźli swoją szansę i ją znakomicie wykorzystali. I do dziś te płyty z początków polskiego rapu robią ogromne wrażenie, bo nie przynosiło to wtedy jakichś specjalnych zysków, a jednak chłopaki no głównie chłopaki, tak, dziewczyn było trochę, ale, ale głównie chłopaki hmm, postanowili zrobić coś ze swoim życiem i to coś to było, hmm, powiedzmy, opisanie tego, co, co widzą wokół siebie. W tym sensie też hip-hop jest po prostu świetnym zapisem i 90sów, i zirosów Tak, nie? tak. No zdecydowanie chłopaki, tak, były dziewczyny z, ze składu parę słów w tamtych czasach, mniej więcej, już może nieco zapomniane chwila później Sisters, ale to, no to w ogóle wciąż to jest jakaś sprawa taka bardzo w powijakach, nie ten ten żeński hip-hop mm -hmm. tych żeńskich MC jest, jest stosunkowo mało. No tak, no blokersi to wciąż jednak oglądanie tego mm, jako pewnej egzotyki, jakaś taka wyprawa po prostu w nieznane, w nieznaną dzicz, No się nie dziwię tak naprawdę, no bo jakby lądujesz w pokoju, w którym siedzi Eldo na kanapie i w, opowiada jakieś przerażające rzeczy o sokistach, to myślisz sobie: "Boże, to jest świat, którego nie znałem", nie? Czy ja mogę tam w ogóle wkroczyć? No ale egzotyka egzotyką, tak czy siak jeszcze tylko wymienię, że Asphalt Records od 98 roku mieli umowę z Sony, umowę dystrybucyjną, Morwa wspominani już dzisiaj od 2000 roku w EMI, Molesta też kontynuowała współpracę tutaj z Pomatonem, więc tego typu rzeczy jednak jeżeli chodzi o to poletko branżowe, no to były zauważalne i było wiadomo, że coś się ważnego i wielkiego dzieje. No i powstawały też nowe wytwory, i wytwórnia takowa jest tutaj bardzo akurat istotna dla całego naszego tematu, bo w 2001 roku powstaje UMC Records, wytwórnia, której się przypnie łatkę wytwórni hip-hopolowej, wytwórnia, która w końcu będzie musiała zrobić dosyć radykalny rebranding, bo, bo, bo jest po prostu już tak za, zasyfiona rozmaitymi kalumniami, że, że tak się już dłużej, dłużej nie da. Czy jak powiedziała Barbara Białową z filmu łebie, bo inaczej się już teraz nie da. Mhm. I tak, taką właśnie wtedy kilka lat później decyzję podjęli. No ale zanim to się stało, no jednak początki były całkiem, całkiem radosne. Jest to wytwórnia, Oczywiście, że Poznańska, bo tutaj ten temat poznański jest bardzo, bardzo istotny. Wytwórnia założona w 2001 roku przez dwóch panów. Mówię tutaj o Remigiuszu Łupickim, czyli o Remiku albo o dj Remo i o Dominiku Urbańskim, czyli popularnym Urbanie, ale nie tym z naszego poprzedniego odcinka, do którego oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. <todgłosy> Jezze, gdyby Jerzy Urban założył UMC rekord. To byłaby Przynajmniej nie ma żadnych, żadnych jakichś wzmianek na ten temat, ale to przecież bardzo obrotny biznesman. Nie, jakby było już dużo złych rzeczy powiedzianych w kierunku UMC Records przez różnych ludzi. W, nie, nie musimy robić fikcyjnych tutaj zarzutów. Panowie mieli w każdym razie, i nie mówię tutaj znów o Jerzym Urbanie, tylko o Dominiku Urbańskim, Remigiuszu Łupickim, e, mieli sklep, który się nazywał Underground Music Center. To był sklep płytowy, więc stąd nie wiem, czy rozwikłaliście już. Szaradę, ale tak stąd UMC Records i panowie chcieli mieć właśnie swoją własną wytwórnię. Wytwórnię, która początkowo była nastawiona bardzo mocno na promowanie lokalnych artystów. To byli ludzie, którzy znali to środowisko lokalne, to byli ludzie, którzy byli zakolegowani z artystami, z twórcami rozmaitymi no i co, nagrywamy poznaniaków, oczywiście to się później zmieni, ale na pierwszy ogień idzie Owal, Owal MC2 i płyta Epizod 2 Rapnastyk, to jest płyta, która wyszła w roku 2002. No i tak się składa akurat, że Łupicki był bardzo, pewnie dalej jest, bo jest czynnym tutaj uczestnikiem tego życia muzyczno-rozrywkowego, był bardzo obrotnym gościem, dogadał się z Sony w sprawach dystrybucyjnych, dogadał się też z Vivo i to jest tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo ważne, jeszcze do tego przy okazji jednej płyty, o której będziemy mówić, przejdziemy. To jest jednak w miarę przełomowy moment, klip owala, rapnastyk zaczyna się pojawiać w polskiej Vivie. Dzięki rekomendacji Filipa Eichholzera. Nie była to wcale taka jakaś bardzo, bardzo oczywista rzecz, bo i w ogóle stacje muzyczne, polskojęzyczne stacje muzyczne, nie były czymś oczywistym wówczas. Ale ten to takie ziarenko, jeżeli chodzi o to wejście do powiedzmy, że bardziej głównego nurtu wtedy. Zostało zasiane, no i Łupiski wspominał w 2011 roku na łamach Glam Rapu, zrobił takie podsumowanie dotyczące pierwszych 10 lat UMC Records łamane na My Music i wspominał o tym, że to były kluczowe momenty. Wspierali ich również lokalni radiowcy, Radio RMI mm, i tak dalej, ale 2001 i 2002 Owal to jeszcze nie był moment tej eksplozji, bo rok 2003, gdybyśmy mieli wybrać lata, które najlepiej, Przylegają do tematu hip znów wielki cudzysłów, to to na pewno będzie 2003. Oj, jak bardzo, o Jezus Maria, Ewentual, ewentualnie jeszcze 2004, nie? bo jednak te rzeczy, które najmocniej zapisały się w naszych umysłach i które po prostu czasami w jakichś nieprzewidywalnych zupełnie momentach wyskakują, bo ktoś puszcza aniele i okazuje się, że nawijacie to trzydziestoparoletni ludzie, po prostu, bo mieliście to gdzieś w głowie, ale nie wracaliście jakoś tak zbyt regularnie do tekstu. No, ale tak się składa i to jest sympatyczna sprawa, że poprosiliśmy o parę wspomnień i parę komentarzy. Osobę, która była bardzo mocno związana z głośnymi numerami, głośnymi płytami, które wtedy się ukazywały w UMC Records właśnie. Mówię tutaj o Dominiku Grabowskim, który jest szerzej znany jako Doniu, czyli raper, producent, członek składu Ascetaholics, ale też artysta solowy. Poprosiliśmy go o to, aby powiedział nam parę słów na temat atmosfery, która panowała wówczas w UMC Records, na temat tego, czy, czy było jakieś takie wielkie parcie, żeby, żeby robić hip-hop bardziej popowy, jakiś taki nośny, singlowy, czy, czy może to wszystko narodziło się jakoś tam naturalnie, dlatego posłuchajcie teraz wspomnień Donia, a my za kilka minut wracamy. Absolutnie, wczesne lata UMC Records, to wspominam to fantastycznie, ponieważ o, też tam pełniłem rolę producenta przy wielu utworach, które są nawet bardziej popularne niż suczki, na przykład jestem sportem tekstu i muzyki do tomy Polacy, który jest moim zdaniem jeszcze bardziej popularnym utworem niż Suczki i to wielka zasługa Hansa z 5 Wadębiec, który wtedy się zdecydował właśnie w ten sposób nagrać ten utwór, a nie inny. Nie ukrywam, że wtedy każde spotkania w WMC, czy z Remikiem, czy z jego wspólnikiem i tak dalej przypominały taki boiler room, który, w którym wszystko się gotowało i nowe pomysły po prostu wyskakiwały z kapelusza, ale prawda była taka. Chłopcy zawsze nam dali możliwości i mówili nam wprost: Panowie, możecie sobie zrobić singiel taki, taki, owaki, jaki chcecie. Jak się uprzecie, ten damy jako pierwszy, to jest Wasza decyzja. Zważcie tylko na to, że akurat tendencja obecnie jest taka, że Wasz utwór numer A, powiedzmy tam, numer X, świetnie sobie radzi w radiach. Jeżeli dacie utwór, który to spłętuje albo który jeszcze poprawi ten wynik, no po prostu zapewnijcie sobie większą liczbę koncertów, będzie fajniej, e, sprzeda się więcej płyt, wy będziecie mieli większe dotarcie do fanów. I decyzja zawsze leżała po naszej stronie. Podam przykład. W momencie, kiedy Radio Z, y, przepraszam, RMFFM Duży grał na przykład mój utwór pod tytułem Przestrzeń, y, wielokrotnie słyszałem, że jest to reprezentatywny utwór dla na przykład mojego albumu solowego i świetnie to idzie i naprawdę fajny, przyjemny numer. Czy mogę dać coś podobnego? A ja wtedy mówię, przekornie nie. Teraz dam numer z Hansem pod tytułem Uciekaj, taki stricte terapowy, bo chciałbym troszeczkę zdwersyfikować sobie odbiór tej płyty, a dopiero później jako trzeci singiel damy do radia Halo Kochanie, do którego na przykład nie powstał nigdy teledysk, który też się obronił radiowo. I przyznam, że te decyzje naprawdę były naturalne i podejmowane przez nas, jako artystów, dlatego do dziś się tak podśmiechuję, widząc się z Remikiem, bo on, on naprawdę, tłumacząc artystom ich niezależność w początkowym stadium, mówił to faktycznie szczerze i Oczywiście, jeżeli ktoś był bardzo podatny na wpływ opinii innych ludzi, osób, menedżerów, kolegów z podwórka, tak? no to moim zdaniem miał z gruntu przechlapane. Bo my, nie mając takiego wpływu, będąc moim zdaniem już uformowanymi osobami o osobowości no, no, no dość. Dość zdecydowane, czyli wiedzieliśmy, byliśmy zorientowani po prostu na robienie muzyki, wiedzieliśmy, że to jest nasza furtka do, do e, fajnej, fajnej kariery muzycznej, chociażby przez kilka lat, przecież nikt nie zakładał, że będzie miał związek z tą muzyką, nie wiem, 15-20 lat. E, wiedzieliśmy, że trzeba to robić, to po prostu trzeba być konsekwentnym. Jak już decydujesz się, żeby e, zrobić wyłom w jakiejś subkulturze i nawet jeżeli ludzie cię będą nienawidzić na początku, to musisz być konsekwentny i, do te, i, i tak, tak do tego podeszliśmy. To był Doniu, a my wracamy do naszej rozmowy, ale wracamy i od razu lądujemy w temacie, który z doniem jest bardzo, bardzo blisko związany. No bo pierwsza płyta, którą tutaj bierzemy na tapet, pierwsza płyta, którą jakoś może szerzej trochę omówimy, bo o Owalu za bardzo nie powiedzieliśmy nic, to Apogeum Ascetolics. I to jest płyta, która dobrze pokazuje i już tutaj mm, ruszam w stronę zarzutów, które się później pojawią w kontekście cudzysłów hip polo, że to osoby, które ta, one w, nie, wzięły się nie wiadomo skąd, nie mają nic y, wspólnego ze środowiskiem. Akurat Assetoholics, poza tym, że mieli wtedy za sobą e, debiut długogrający, mówię o, o, o legalu, o legalnym debiucie, no to byli osobami, jakoś się rzekło, bardzo związanymi z lokalną sceną, e, między innymi ze wspomnianymi Slums Attack, nie wzięli się absolutnie znikąd, raczej taki street kredytowy skład, któremu pewna decyzja związana z tracklistą zaszkodziła, oczywiście czy, czy na dłuższą metę nie wyszło na ich, to, to jest osobna sprawa, ale wtedy jednak w momencie wydawania Apogeum, czyli drugiej płyty, która już wyszła w UMC Records, no to z, z, zupełnie szanowany skład, którego prawdziwości nikt nie kwestionuje. Nie? Tak, jak tak sobie mm, zrobiłem sobie takie, takie ćwiczenie y, przed, przed nagraniem, żeby tak mm, spróbować stwierdzić, do, jakie są grupy docelowe poszczególnych y, artystów, y, czy grup, y, które uznawano za hip-hopolo, nie? I tam po, bez, b, o kolejnych będę wypowiadał się później, natomiast chciałbym teraz powiedzieć o, 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 o właśnie, o Liberze i o Doniu. No, tam był trzeci, tak, czyli, czyli Chris, ale no. e, i jakby, no, jak sobie wyobrażam słuchacza takiego Libera I Donia, Do kogo te płyty były, były przeznaczone? No, wyobrażam sobie, że to były takie to byli tacy dresiarze z okolic początku właśnie lat zerowych, którzy chodzili z włosami na żel, którzy niespecjalnie jarali się molestą czy WWO. W sensie nie byli zajarani za bardzo hip-hopem, ale nie wiem, lubili poszczególne kawałki, no i tutaj dosta, dostawali od, od Libera Idonia jakieś takie może troszeczkę łatwiejsze w odbiorze, przystępniejsze numery, o, które, które jakoś tam skupiały się na ich zainteresowaniach, nie? Czyli tam coś tam było o szybkich samochodach, coś tam dziewczyny, coś tam randki, imprezki, prawda? No, ale też poważne tematy, no bo jednak ziomki tam trzeba uważać, bo na ulicy łatwo nie jest. No, ale znowu te szybkie samochody w sumie w sumie spoko, nie? I tak sobie wyobrażam tego słuchacza i nie bezpodstawnie, dlatego, że jak się słucha tej, tej, tej drugiej płyty Assetoholics, czyli Apogeum, to tam rzeczywiście jest dużo jakichś takich tematów, które na pewno nie, to, to nie było tak, że, że oni poruszali je z przyczyn powiedzmy jakichś takich, nie wiem, żeby tylko sprzedać tę płytę i byleby tylko ją obchnąć możliwie największej liczbie słuchaczy. To na pewno było szczere w tym sensie, że to rzeczywiście były tematy, które dotyczyły też, też chłopaków, no ale one momentami były poruszane Inaczej niż, 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 niż na płytach, nie wiem, Molesty czy, 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 czy WWO, tak? Było tam troszeczkę więcej śpiewu, było tam troszeczkę więcej, powiedzmy, wyluzowanych rytmów, było troszeczkę więcej takich, powiedzmy, jajec, troszeczkę takiej ironii. Oczywiście nie była to, nie wiem, najbłyskotliwsza ironia na świecie, ale, ale, ale jednak było troszkę dystansiku, prawda? I było też trochę kobiet, tak? No bo tam, tam były jakieś i chórki, i, i refreny śpiewane przez kobiety, więc ta płyta Assetów odrobinkę Wyróżniała się na tle e, innych dokonań polskich artystów e, hip-hopowych. Tak, ale też z drugiej strony, przynajmniej moim zdaniem, nie wyróżniała się w jakiś taki bardzo radykalny sposób. Zresztą mm -hmm. prasę miała całkiem dobrą, bo e, wróciliśmy do czasopisma Ślisk i do czasopisma Klan, i można tam znaleźć recenzję. Zresztą może je gdzieś podrzucimy, jak będzie okazja, w naszych socialach. Więc tak, no, te partie śpiewane, no ich jest bardzo dużo. Jeżeli posłuchamy sobie tej płyty od A do Z, to tak mamy, aha, doniu znowu śpiewa, z trochę przerwy, trochę przerwy, trochę przerwy, powiedzmy, że drugi numer, że? Czy? Nawijają, nawijają? Doniu nie śpiewa? Nie, doniu śpiewa. Co też mam wrażenie wynika z tego, że jednak. Yy, Teraz to już nie jest problem, bo mamy rozmaite zabawki, ale no ogólnie jest tak, że większość osób nie potrafi dobrze śpiewać, prawdopodobnie, przynajmniej bez żadnego przygotowania. Jeżeli chodzi o, o polski rap, to tych słyszących osób, bo jakby oczywiście, że, że rap jest muzyczną sprawą i w ogóle nigdy bym tego nie kwestionował, natomiast to wcale nie znaczy, że raper jest muzykalny. Tak się składa, że Doniu jest muzykalny, Doniu słyszy i bardzo, bardzo chętnie tutaj z tego korzysta, co być może nie wszystkim było w smak, no bo kurde, no jakby ile, ile, ile tego vibrato. Ja tutaj w naszych notatkach napisałem, że ten wokal Donia, śpiewającego Donia, nie nawijającego, to jest po prostu ultimate sound of 2003-2004, bo tak mi się to kojarzy, jest to coś bardzo, bardzo związanego z tamtym czasem. Są tutaj też bity, właściwie wyłącznie bity Donia, poza jednym bodajże bitem Taba. No i właśnie, ten tap y, potem się nam jeszcze pojawi. Są tutaj gościnki, jest tutaj Fu i Pono w numerze Azyl, więc to też pokazuje jakby ścisły związek z całą sceną. No po latach będzie, będziemy mieli antologię polskiego rapu i y, wspomnienia między innymi człowieka nowej ery, czyli właściwie chyba ulubionego rapera Bartka. No i CN tam <śmiech> powiedział... <śmiech> dobrze, dobrze kojarzy tak, CN, tak. prawda? <laughs> I CN tam wspominał te czasy hip-hopolowe, Przeciętny odbiorca nie był w stanie odróżnić tego, co prawdziwe, od tego, co rozwodnione. Wybijali się wykonawcy używający rapowej stylistyki, ale mający mało wspólnego z kulturą hip-hopową. No i kurwa, nie, no, ja, sorry, ja tutaj zaprotestuję. Mm -hmm. To jest jednak oddawanie komuś sprawiedliwości. To były osoby bardzo, bardzo, bardzo związane z kulturą hip-hopową, -hop, hip lokalną sceną, i to były osoby, które tę scenę budowały, więc to, to, to jest absurd. Tutaj się pojawia zresztą na tym albumie sporo jakichś takich mm, momentów, nawet nudnych bo wpadających w jakąś taką, wiesz, w jakąś taką uliczną przeciętność, nie? Refleksyjne pianino, refleksyjne pianinko właściwie eee, i nawilka o tym, że jest jak jest i że no, szare, no, jakby znamy to oczywiście, no, mamy już lata polskiego hip-hopu za sobą i, i to się wszystko jakoś mm, nazbierało i trochę, trochę dzisiaj nuży, natomiast... Album nie jest szczególnie kontrowersyjny, co, na co wskazują też te pozytywne recenzje. Znalazłem jakiś cytat z forum, jakiegoś takiego po prostu zapomnianego przez Boga, ale to jest cytat z 2013, gdzie Glenn41, to jest forum ze strony Hiphopedia, on mówi, jak na tamte czasy bardzo dobry album. Skopali wszystko jednym utworem. I oczywiście jest tak, że nikt by tak naprawdę nie krytykował assetów po wydaniu tego albumu w UMC Records, gdyby nie jeden utwór, który na tracklistę trafił, i nie mówię tutaj o speedzie, który mm -hmm. też był tam hicikiem, ale mówię oczywiście o Suczkach, problematycznym <grym> utworze, <grym> <grym> prawda? Mm -hmm. Tak, no suczki rzeczywiście były czymś, co w okolicach e, początku mojego liceum e, i, i w sumie środka i końca mojego liceum też, no bo, no bo tak trochę działają w Polsce hity, że to nie jestem na jeden sezon, tylko od razu na pięć. E, suczki lata, la, la, lata, latały, tak? I suczki były czymś, co było puszczane bardzo często e, w rozgłośniach i było co było puszczane bardzo często na domówkach i tak dalej, e, i wydaje mi się, że byłoby to niemożliwe dzisiaj z uwagi na to, co tam się dzieje w tym tekście. No bo ten tekst jest po prostu knurski i dość paskudny i dość obleśny momentami w ogóle, tak? Tak, w sensie, tak, jest zgodnie z planem potem gdzieś nad ranem z mokrym spodem rozchwytywana przepraszam, przeczytam może całe ten trzy, trzy wersy cztery wersy nawet, bo typowa suczka to zmanierowana, wytapetowana dama z symptomami megalomana, rozchwytywana z rana przez tych zielonych widokiem, oblanych śliny potokiem i jak sokiem lepkim, nie? Mhm. No jest to momentami trochę klimacik, Daniel Olbrychski czyta trzynastą księgę Pana Tadeusza i brzmi tak jakby się po prostu ślina mu kapała, po prostu zwarknie przez cały ten czas. W, w utworze słuczki wystąpił gościnnie Mezo, o którym będziemy mówili więcej w późniejszej części podcastu. No bo rok 2003 to również oficjalny, legalny debiut Mezo, ale, ale może powiedzmy troszkę więcej o jego, jego zwrotce: no bo, no bo właśnie z jego zwrotki pochodzi jeden z moich ulubionych. Wersów w historii polskiego, polskiego rapu, czyli Twa nagość sprawia mi radość. Był to wers obśmiany między innymi przez legendarnego Afrojacksa z zespołu Afrokolektyw, który w utworze Paranoja na bloku nawinął. Twoja nagość sprawia mi radość, bo jestem z Częstochowy. Ale, ale, ale. Podczas przygotowań do tego odcinka przypomniałem sobie o tym, że w roku 2005, czyli dwa lata. Po, po, po premierze apogeum Maxwetta i dwa lata po tym, jak suczki stały się gigantycznym ogólnopolskim hitem, powstał e, taki numer, taki tak taki, taki zbiór, e, powiedzmy, super, e, taka super grupa raperska, powiedzmy, na, nawinęła e, e, taki numer u ciebie w mieście 2. I tam byli Wienio, Pele, Ostry, Pezet, tam Ero, jeszcze Lil Dap się pojawił, nie wąt w ogóle ten. I pojawił się też niejaki Foster, który jest może, jest mało znanym raperem, być może właśnie dlatego, że nawinął ten wers, o którym zaraz powiem. I on tam nawinął w tym, w tym numerze, który przecież jakby tam był legitymizowany przez te wszystkie wielkie dla polskiego rapu nazwiska, nawinął tekst, najwyższa jakość, jak mej kobiety nagość. I zastanawiam się, czy Foster po pierwsze słyszał suczki kiedykolwiek, no bo, no tak, no jakby to, to, to trochę dowodzi, że... Powiedzmy, ten podział na hip-hopolo i nie hip-hopolo, on nie dotyczył koniecznie skillsów, powiedzmy, rap raperów, nie? On dotyczył pewnego podejścia do tego, jak sprzedawać swoją muzykę, gdzie ją umieszczać, gdzie nie, i jak w ogóle myśleć o muzyce, którą się wykonuje, a nie dotyczy umiejętności. I teraz powiem coś, co być może sprawi, że dostaniemy dużo łapek w dół, ale przepraszam najmocniej. Na płycie Ascetokolics Apogeum pojawia się fu. Fu, którego od po prostu. Nie wiem, 20 lat. Nie wiem, być może ten gość jest bardzo sympatyczny, miły, nie wiem, być może jest świetnym, świetnym kolesiem, tak? Ale przepraszam, to jest jeden z najgorszych polskich raperów, przynajmniej z tych, którzy, <laughs> którzy wydali kiedykolwiek legalną płytę. No, sorry, to jest totalnie kwadratowy gość, który e, ma fatalną w ogóle barwę głosu, który ma dykcję po prostu prawie, że gorszą niż moja. No, co, coś, coś, coś koszmarnego w ogóle, nie? I gdybym miał odpowiedzieć na pytanie. Kto jest lepszym raperem technicznie, kto pisze lepsze teksty, kto, kto nawija lepiej, kto ma lepszy flow i tak dalej. Liber czy Fu? To totalnie wybrałem Libera, mm -hmm. przepraszam, nie. E, no ale oczywiście Fu jest szanowany przez, przez, przez środowisko dlatego, że e, no no, 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 no kurde, no, miał po prostu bardziej utalentowanych kolegów, z którym zaczynał karierę i oni go tam no, troszkę to, wynieśli to, na... jest, to jest, właśnie Wiesz, to, nie? to jest bardzo, bardzo środowiskowo-personalna sprawa, no. Fu, fu w porządku, nie? Fu okej. Okay. Jeżeli to mierzymy, no nie wiem, czym, byciem prawilniakiem, no to kurde, faktycznie, fu nigdy się nie zbłaźnił. Wiesz, jakieś takie kompletne pierdoły. <laughs> Gdybyśmy powiedzieli, fu nigdy by nie nagrał jakiegoś takiego kawałka, który latał wiwie, bez ciśnień, zipery, dobry wieczór, super w ogóle <laughs> Numer, jakby tak, tak, tak. Czysto, czysto muzycznie, jakby bardzo dobry banger, soundkile tam jakby w refrenie, to bardzo dobrze chodzi. Natomiast, hej, tak. dobry, e, widziałem to 2,5 miliarda razy na Vivie w tamtym czasie. To po prostu było, było mhm. w rotacji. To jest bardzo, bardzo arbitralne. To wszystko, mam wrażenie, wynikało z tego, że, no, jednak ktoś stwierdził, mm, no, nakręcę jednak sprawę, nakręcę hejt związany z taką, a nie inną osobą, bo mam z niej bekę, no, jakby tego typu postaci było. Sporo, a tak naprawdę gdybyśmy sobie to wszystko poskładali i zrobili plusy minusy i czy tak naprawdę to, to było właściwie, no to okaże się, że wszyscy coś odpierdolili i że w ogóle za chwilę się okaże, że nie ma co się spinać na tą komercję, czyli to ulubione słowo w tamtych czasach, tylko jeżeli będziecie zapraszani, to będziecie z tego korzystać, bo to jest wasza praca i też chcecie zarabiać hajs na tym i w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. Natomiast na apogeum rzeczywiście słuczki się bardzo, bardzo mocno wybijają, no tak, kurde, no, przepraszam naszego gościa, że tak śmieszkujemy, a nasz gość nam Sympatycznie o tym wszystkim e, poopowiadał, no ale trochę się uśmiechamy do tych naszych wspomnień, no bo wiesz, Niemiec pewnie by powiedział szajse. E, bo ty wcześniej wspomniałeś najpierw o, o zwrotce Szada z trzeciego wymiaru, czyli gościnka, i o drugiej goścince, o, o goścince Meza. przecież tutaj panowie też, też dostarczali. No oczywiście legendarne Wąska w pasie dobrze pchasie, czyli po prostu klasyka delikatnego mówienia o, o sprawach damsko-męskich. Mhm. Ja znalazłem taki temat z forum Cafeteria z 2012. Roku i tam pewna osoba pyta o pomoc, bo jej mężczyzna się tak do niej zwrócił i się zastanawia, czy się obrazić. Nie wiem, czy ktoś tego nie zrobił po prostu specjalnie, no ale jak widać, emocje są cały czas żywe, więc jest tam dużo, dużo rzeczy krzywych, krzywych i, i dosyć ochydnych. Dosyć Właśnie. Mezo. Jeżeli m, jesteś osobą, nie mówię teraz do meza, tylko do was. Jeżeli jesteś osobą, która słyszała słuczki tylko i wyłącznie w tej wersji teledyskowej, nie, nie odpalała tego nigdy, nie, nie słuchała nigdy całego apogeum, nie kupiła płyty apogeum, żeby nie, nie, kupi, nie, kupi, nie kupiła cóżki. dokładnie płyty apogeum, to tego nie wiesz, ale meza w tej wersji. Singlowej po prostu nie ma. Nie ma hmm. go w teledysku, nie ma jego zwrotki, to jest tylko i wyłącznie na long playu. Zapytaliśmy, tak się szczęśliwie składa, że zapytaliśmy Donia o to, bo nas to e, nurtowało, e, więc Doniu wyjaśnia, jak to jest z tą nieobecnością meza w Suczkach i też opowiada o tym, jakie jest jego podejście do tego numeru dziś, bo to też nas bardzo ciekawiło, więc posłuchajmy Donia i za chwilę wracamy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jego pierwsza żona nie za bardzo lubiła ten utwór, a on nie za bardzo chciał się pojawić w teledysku. Dlatego stwierdziliśmy, jako że lubiliśmy się jako i lubimy do dzisiaj. Mieliśmy bardzo otwarte relacje, mówiliśmy sobie wprost o pewnych rzeczach. A mówi, słuchajcie, chłopaki, no nie mam ochoty się pojawiać w tym klipie, to może zaważyć na moim życiu prywatnym. No to w takim razie mówimy: OK, nie ma problemu, nie obraź się. Wycinamy wersję z tobą, skracamy ją. Szat przyjeżdża na teledysk, nagrywamy sobie razem klip. Stąd ta wersja, która jest dostępna, wtedy tak została została zarejestrowana. I wiele razy zdarzały się takie sytuacje, gdzie ktoś właśnie mówił, że słuchaj, w tym się nie pojawię, bo mam takie powody. i Nie było żadnej, żadnej obrazy, żadnej, że tak powiem, żadnego problemu z tym, żeby coś skrócić, przyciąć, przerzucić i tak dalej. To po prostu muzyka miała dawać przyjemność. I, i, to było, I to było, moim zdaniem, bardzo słyszalne później w, w eterze, że coś powstawało naturalnie, a nie na, nie na siłę, krótko mówiąc. Absolutnie po latach wykonując ten utwór, często na, na koncertach albo na imprezach gdzieś zamkniętych, absolutnie się nie wstydzę tego utworu. Uznaję to za niezaprzeczalne potwierdzenie tego, że kiedy jest się młodym, trzeba się wybawić, wyszaleć i nagrywać utwory, które są przezabawne i często też irytują innych, ponieważ później na to nie będzie czasu. I Trzeba to robić zawczasu, krótko mówiąc, żeby wyrzucić z siebie to, na co ma się ochotę w utworach. Często to robiliśmy, często to robiłem. Ponieważ to jest taki okres w życiu, gdzie impreza jest elementarnym składnikiem życia młodego człowieka, i trzeba o tym mówić wprost. No, bardzo współczuję osobom, które dopiero po 40 zaczynają się bawić. Ponieważ niesie to ponure konsekwencje, o czym wiemy, i częstotliwość rozwodów bywa częstsza niż częstotliwość świętowania kolejnych miłych rocznic. Dlatego uważam, że ten utwór się długo jeszcze nie zestarzeje i długo będzie wspominany jako wesoły bęger z lat młodości, ponieważ być może wtedy brzmiał grubo, ale muszę ci powiedzieć taką ciekawostkę, że zdarzały się nawet Maile e, i e, opinie, które też opisywałem jako członek zespołu do prac magisterskich na temat polskiej muzyki rozrywkowej, na temat polskiego hip-hopu, e, używania przekleństw, wulgaryzmów jako środków podkreślających e, cały tekst, i brzmienie wybrzmienie utworu. I uważam, że takie rzeczy musiały się pojawiać. Oczywiście, z punktu widzenia prywatnego, mam czasami taki problem, że dzieciaki w rodzinie mają taki dysonans poznawczy, że wujek nagrywał taki utwór, albo tata nagrywał taki utwór, ale ja po prostu wtedy siadam i tłumaczę, jak sprawa wygląda. Nie, nie uciekam od tego, tak? Mówię, dziewczyny, musicie zrozumieć, że jak się ma 20-kilka lat, Właśnie to jest fajny okres, żeby uczyć się, pracować, poznawać nowych ludzi, bawić się, odreagowywać, a temu też służą koncerty, imprezy i dlatego właśnie najwięcej młodych ludzi chodzi właśnie na festiwale i na koncerty, żeby się wyszaleć, wyszumieć, żeby głupot po prostu nie robić w przyszłości. I to jest piękne i, i tego, się, tego się trzymajmy, bo bo świat jest na tyle zwariowany, że naprawdę trzeba mieć te swoje wentyle bezpieczeństwa. No, to tak może zakończę naszą rozmowę na temat suczek e, fragmentem, innym fragmentem tej piosenki, czyli robić lubi loda, zna się na samochodach. To jest e, fragment, który pasuje również do jednego z prowadzących tego podcastu. Tak. To, to jest, to jest prawda. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, wróćcie do początku, bo rozmawiamy już dwa i pół tygodnia, jak zwykle, ale nie szkodzi. Tak to właśnie było. No, oczywiście na apogeum różne jakieś takie mocniejsze momenty, na przykład w numerze WLKP, dużo jakichś takich ulicznych historii, ale ogólnie, no, poza słuczkami, jeżeli chodzi o wyjmowanie pojedynczych wersów, no to tutaj słuczki zdecydowanie, zdecydowanie wygrywają. I wiemy oczywiście, jak ohydną praktyką jest wyjmowanie z rapowych tekstów, fragmentów i, patrz, Patrzcie na to, patrzcie na to, ale tutaj to akurat funkcjonuje w pewnym określonym kontekście, no i, i jest bardziej, e, bardziej wyraźne. No to co, no to możemy, w takim razie mówiłem o tym, że co prawda twoim ulubionym raperem jest scenę, ale jeśli, jeżeli chodzi o takie płyty formacyjne, jakieś takie, takie top 5 dla ciebie, no to na pewno Mezokracja byłaby w tej pierwszej piątce, więc chyba warto o tym porozmawiać. Znaczy Mezokracja to jest dla mnie najważniejsza płyta polityczna, powiedzmy, tak, która dotyczy spraw trochę ważniejszych, niż po prostu imprezy, dziewczyny, tak, e, samochody, szybkie robienie gały. Mezo tutaj jest rzeczywiście bardzo istotny wykonawcą. Ja mam z Mezo, muszę powiedzieć, problem. W sensie nie taki, jaki miało środowisko 17 lat temu, tak? Ale problem innego rodzaju. Mianowicie trzeba powiedzieć, że Mezo to jest technicznie był, być może jest cały czas, Zupełnie dobry raper. Mm -hmm, tak? w sensie, to jest gość, który potrafił, potrafił pociągnąć zwrotkę, który potrafił napisać tak, żeby to dobrze brzmiało, ale raz na jakiś czas wrzucał coś absolutnie koszmarnego, coś, co, coś, co ciężko jest w ogóle opisać. No, wcześniej właśnie wspomnieliśmy o tym, że Twoja nagość sprawia mi radość, tak? No ale tutaj. Mezo jest gościem, który potrafił przekreślić cały swój tekst jednym obcechowym wersem, mm -hmm. nie? To, to i, mi, mi, jak słuchałem teraz tej płyty, to jego teksty wspominały mi trochę taki filmik na YouTubie, taki wiralowy. Taki Taki, na, nagrany na jakimś takim, nakręcony na jakimś takim, podczas takiego jakiegoś wyścigu samochodowego, gdzie jedzie dwóch gości, jakiś taki, taki rajd, wiesz, gdzieś tam po, po, po wioskach i, i, i nagle próbują tam się rozpędzić, na, tam wyjeżdżają za zakrętu, a tam się wlecze jakaś cię, taka ciężarówka i oni, ci, ten kierowca zaczyna krzyczeć, co to kurwa jest, co to kurwa jest, nie? Ja po prostu raz na jakiś czas, jak, jak słuchałem mezokracji podczas przygotowań do tego odcinka, krzyczałem pod nosem co to kurwa jest, bo... No bo naprawdę nie? To, to był duży problem tego gościa, nie może tutaj jeszcze e, e, wrócę do tematu, powiedzmy. E określenia targetu y, różnych wykonawców, którzy byli określani jako hip-hopolo. No więc tak jak jeśli Liber i Doniu to byli tacy dwa, wyluzo dwa wyluzowane ziomeczki tam, którzy, którzy nawijali o, o imprezach szybkich samochodach troszkę o żyćku. Tak, Mezo to jest taki twój, twój kolega z liceum, taki, który miał taką średnią powyżej czterech powiedzmy. Raz na jakiś czas mu tam się trafił jakiś czerwony pasek, ale, ale to, to, to nie była reguła. Troszkę taki melanżownik, troszkę tam, tam lubił sobie zajarać trochę taki przewodniczący klasy, taki ogarnięty, żeby tam jak trzeba z facetką pójść pogadać, to, 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 to on pójdzie, nie? Po studiach poszedł na jakąś europeistykę. Swoją drogą, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że Mezo skończył socjologię chyba tak finalnie, tak? Ale nie, czy politologię? Przepraszam, jeśli Polito na pewno Na pewno studiował politologię. Tak. Tak, przynajmniej studiował, tak? Um, więc tak, więc, więc to jest taki... I, i, I wydaje mi się, że on miał też trafiać do takich trochę, do trochę, do trochę ludzi, tak? No, do, do dzieciaków z dobrych domów, powiedzmy, nie? Do takich, do takich yy, słuchaczy, którzy absolutnie nie mieli nic wspólnego z hardkorowym rapem, ale raz na jakiś czas jakiś tam singiel im podpasował. Tylko może, żeby tak nie przeklinali, bo, bo, żeby można było to puścić na, na pełen regulator, regulator w domu i żeby się stara nie przypierdoliła, nie? Tak, tak, tak. Przy okazji jest to ten gość, który miał um, komplet naklejek w albumie Panini, e, w albumie piłkarskim, oczywiście, bo Oj po, tak. prostu jak nie, po prostu mezo jak nie wpierdoli jakiegoś nawiązania do piłki nożnej, jak nie ohasztaguje jakiegoś piłkarza w piosence, to po prostu chodzi i zły cały dzień. Więc mamy tutaj dużo, dużo tego, te, tego typu rzeczy. Nawet mes się z niego, ten typ mes się z niego powiedzmy wyprzedza fakty. Potem była taki, był taki konflikt muzyczny między mezem i tym typem mesem, e, i me, mes się z niego nabijał. Jakiś swój obłęd Jacuś? Żeby zawsze mieć piłkarza w traku. Tak, 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 tak. To jest dla niego oczywiście wyznacznik dobrego tekstu, że tam się zmieści Patrice Loco, który pojawia się w Aniele, ale to, to tak swoją drogą. Z jednej strony u Meza, dla którego to nie było oczywiście pierwsze rodeo, no bo okej, okay, debiutancki legal, ale wcześniej skład liner, zresztą liner to właściwie alias Meza i jeżeli widzieliście kiedyś zdjęcie Meza z tym takim naszyjnikiem, z takim statkiem, no to to jest. Liner to jest, proszę pana, nawiązanie takie marynistyczne, no ale mniejsze o to. Eee, właśnie, w nim jest tak naprawdę dużo światła, mam wrażenie. Naprawdę Mezo nawija tak, poza tym, że, że jest technicznie bardzo przyzwoity i jeżeli się go zestawi z rozmaitymi składami, które były w tamtym czasie lubiane i, i cenione, no to jest kilka pięter wyżej, sorry, ale skoro już padło eksywa fu, no to warto o takich rzeczach przypominać, ale mu się cieszy gęba. Na pewno nie ma tutaj takiej manifestacyjnej powagi, tej takiej po prostu marsowej miny polskiego rapu, takiego wiesz, po prostu, bo to jest wszystko, kurwa, zaraz nie wytrzymam. Jest jednak więcej luzu i jak wchodzi tutaj tytułowa mezokracja, która wchodzi i moim zdaniem dobrze chodzi, bo ja lubię dęciaki w bicie, więc mi to pasuje, a, a mezo się z tego bitu nie wypierdala, więc więc jakby why not, to, to czujemy, że, że jest w tym dużo, dużo powietrza, dużo radości, dużo światła, więc moglibyśmy powiedzieć brak napiny, ale no, z drugiej strony Mezo bardzo chce pokazać, że no jednak troszkę więcej tych książek się przeczytało, mm -hmm. że tam po prostu wdupca jakieś takie mądre słowa, które nie, jakby w jego ustach się nie układają i wypada to moim zdaniem czasami pokracznie, trochę groteskowo, trochę nieumyślnie, śmieszkowo, w numerze rejs 4, takim bragowym numerze, on nawija, że nie będę tym, co na siłę zmienia akcenty, by recenzenty orzekły, że jego tekst jest nieprzeciętny. No nie mezo, jakby robisz to właściwie w prawie każdym numerze. Naprawdę, chcesz pokazać, że to jest takie bardziej, kurde, sofistykowane, że coś tam mniejsze jakieś takie klasowe, środowiskowe rzeczy, ale jednak dążenie do tego, żeby żeby to było coś, to, to, to jest tutaj dostrzegalne, no ale z drugiej strony mamy na przykład rzeczy typu my mamy szałas, ale to nasz hałas słychać, więc jest tutaj, tutaj trochę siłówki, to jest akurat numer pasja, który gdzieś tam te takie rzeczy typu ważne, że potrafisz widzieć dobro i, i sakrum w pewnym sensie zapowiada, więc, więc momentami jest to, jest to nie do końca czytelne, momentami jest to śmieszne, ale ja przyznam, że rym mezo i mezo, mezo w sensie ogród zoologiczny? Mhm. Mnie cieszy cały czas. To jest wers z numeru Rapuj. Ja lubię, no. Przepraszam bardzo. A jak ci się podoba wers? Tajemniczy jak sekret. W sensie to nie jest cały wers, to jest część wersu, ale, ale takie porównanie, którego Mezo użył w swoim wspaniałym singlu, który nazywa się Aniele. Tutaj muszę pochwalić Mateusza. Mateusz jest autorem takiego wspaniałego mema, w którym został użyty ten tajemniczy jak sekret. No tak, no, no, no właśnie o tym, o tym mówiłem mniej więcej, kiedy jest. wspominałem o tym, że Mezo raz na jakiś czas po prostu no nawija, nawija, nawija. No w sumie fajnie wchodzi z wrateczka, no w sumie na temat i tak dalej, i nagle jebs, kurwa, nie? W sensie. Z, nagle taki, taki, taki stoliec, tak, nie? Tak, 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 jest tutaj właśnie jakiś takich stolców czy zakalców sporo. Tajemniczy jak sekret. Wszystko jedno. Tajemniczy jak sekret to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie po prostu. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie się wydarzyły tak w ogóle, nie chodzi o, nie chodzi tylko o hip-hop. W jakim umyśle? No tak, 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 zgadzę się, no. Dużo jest jakichś takich śmiesznych momentów tam, wiesz, halo, chciałbym nawiązać dialog. No, on, <suszy> można, można odnieść czasami wrażenie, że mezo Spoko technicznie zawodnik, sam się wystawia na strzały, tak naprawdę. Mm -hmm. nie? Jak wchodzi intro numeru, żeby nie było znanego bardzo przecież numeru, tak. który latał tam na Vivie i który zmienił trochę grę, jeżeli chodzi o, o promowanie hip-hopu w mediach, o czym może za chwilę, no to jest to takie poważne intro, gdzie Mezo czyta, czyta gazetę nie? i nie może się nadziwić. Mówi, no, no, oczywiście, nie, oczywiście, no, wiesz, takie naturalnie, pogadajcie o polityce, o wojnie, o sprawach społecznych. Więc, no, to, to jest taka przypadłość, nie? że jakby rzeczy, które robisz, mimo pewnych skillsów, po prostu czasami wypadają śmiesznie, również w momentach, w których tego nie planowałeś. Tak, bo, bo ta płyta Mezo, oprócz tego, że przepraszam, jest troszkę nudna, tak? W sensie jak się jej dzisiaj słucha. No pewnie, być może ona wtedy robiła wrażenie, być może jestem na nią mm. trochę za stary i tak dalej, nie? Natomiast znaczy naprawdę jestem na nią za stary, tak? I na pewno słuchałem jej za późno. Tak? Na no, jakąkolwiek muzykę w ogóle, no, na tak, słuchanie jestem, muzyki jesteś za stary. Jestem w ogóle za stary, proszę państwa. To oprócz tego ta płyta pokazuje, że te podziały w tym bardzo młodym, kilkuletnim zaledwie polskim rapie one były powiedzmy, one przechodziły mandami klasowo, tak? No bo z jednej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, gdy mu, mu, mówiliśmy o blokersach, o, oczywiście, że byli e, raperzy, którzy pochodzili z, z biedy takiej kompletnej i, i którzy szukali swojej szansy, szansy w rapie, nawet jeśli to nie ma być szansa e, na, na, na zarobienie, to, to chociaż szansa na wyżycie się, powiedzmy, takie kreatywne. E, a z drugiej strony. Mm, by, by, byli goście z dobrych domów, tak? Byli goście, którzy, którzy pochodzili z rodzin właśnie inteligenckich, z rodzin artystycznych i tak dalej. I Mezo jest trochę takim, takim, takim przykładem. Nie? Po prostu po paru latach od, od, od po paru latach pojawiły się w tekstach polskich, rapowych takie momenty, w których wykonawcy ewidentnie chwalili się tym, że oni są troszkę mądrzejszy od przeciętnego rapera, tak? E, I e, w przypadku artystów hip nie chcę właśnie tak mówić, artystów kojarzonych z hip powiedzmy, tak? E, w pewnym momencie to się przerodziło w jakąś taką bardziej propozycję cywilizacyjną, tak? W sensie, że, że, że tak, jak, tak jak, nie wiem, raperzy uliczni mówili do słuchaczy: słuchaj, weź się za siebie, tam uwierz w siebie, coś tam. Wiem, że jest trudno, ale dla szada dzieciak. E, tak, e, na przykład Mezo mówił zupełnie wprost, że trzeba wyjść z bloków. Zresztą jego kolejna płyta. <laughs> Sorry, była o tym, tak? super, by było, gdyby mówił wprost: nie dasz rady, pierdol, to, to jest koszmar. Jesteś skazany na swoje położenie klasowe, bo jesteś z takiej rodziny, nie wiesz w Ciebie. Taki no, <laughs> wiesz, z, to z, z I will no? Tak. <laughs> e, tak właśnie, no jakby. D, 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 d mam na myśli to, że, że numery uliczne e, były, e, jakby nie namawiały do tego, żeby, żeby porzucić swoje, swoje otoczenie, wręcz przeciwnie, tak, one mówiły, bądź dumny z tego miejsca, z którego pochodzisz, być może ono było okropne i, i chujowe i biedne i w ogóle śmierdziało, tak, ale to jest twoje miejsce na świecie, tak, musisz je reprezentować, tak, Mezo mówił, nie, no słuchaj, no jakby weź może jakąś książkę, jaką, jakąś gazetę, dowiedz się czegoś w świecie, idź na studia i w ogóle będzie spoko, nie, znaczy nie wiem, czy mówił o studiach akurat, tak, ale generalnie taki, taki był jego przekaz, no nie, e, i muszę powiedzieć, że, 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 oczywiście to w pewnym momencie to było dość zabawne, dlatego, że w przypadku Mezo, czy Meza, e, to było, to była próba jakiejś takiej obrony, no nie, przed, przed, przed tym, co, e, przed, przed, tymi zarzutami, e, to, bo to była próba odgrodzenia się od reszty sten, sceny, która go nie akceptowała, nie, o, to było takie, takie, wiesz, odwrócenie się napięcie pięcie, powiedzenie, dobra, skoro, skoro wy mnie nie lubicie, no dobra, to ja będę w takim razie przeciwko wam, tak, i będę mówić że coś zupełnie odwrotnego niż mówicie wy, no nie, ale trzeba to też powiedzieć, że Mezo nie był pierwszym artystą rapowym polskim, który, który mm, powiedzmy zwracał uwagę na to, że, że, że polski rap może troszeczkę czasami był monotematyczny, może był troszeczkę z, czasami zbyt, zbyt uliczny, no bo. Łona w 2000, 2001 roku na swoim i Webera debiucie, czyli koniec żartów. On miał tam kilka numerów, które dotyczyły tego tematu. Zwłaszcza pierwszy i ostatni były takim, taką najmocniejszą wypowiedzią, jeśli o to chodzi. Czyli mam tutaj na myśli, jak nagrać pierwszą płytę i hip-hop non-stop. I tam Łona zupełnie wprost mówi, że wytyka polskie... Znaczy, on nie mówi tutaj o polskim rapie, jakby mówi, ale, ale nie, nie, nie uściśla, że to chodzi o polski rap. No ale umówmy się, chodziło mu przede wszystkim o polski rap. Wytyka e, raperom niepotrzebną agresję, niewyszukane słownictwo, nawet niedostateczne wykształcenie tak naprawdę, nie? W pewnym momencie. E, jakąś taką muzyczną sztampę, e, kiepską dykcję, a słuchaczom e, e, wytyka konserwatyzm i takie, takie przyzwyczajenie się do... Do, do, do tego, co, 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 co już słuchali, co już raz usłyszeli i, i tylko to są w stanie e, zaakceptować, jeśli chodzi o hip-hop, nie? E, przy czym Łonie się mm, nie dostało Praktycznie wcale od środowiska, z tego co wiem, no bo on to był w stanie sprzedać w jakiś taki wdzięczny sposób, i to dystansowanie od sceny w jego przypadku nie było związane, powiedzmy, z, z trochę bardziej popowym podejściem do nie wiem, do refrenów czy do bitów, nie? Na no, przypadku Meza czy, 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 czy innych gości, których wyzywano tych polowców, no, tak nie było, tak? W sensie oni byli nieakceptowani również z innych powodów. Tak, tak, tak. No bo widzisz, bo Łona po prostu nie przebił się do Wiwy i do Eski nośnym tym popowym singlem, albo singlami tak naprawdę, bo wracając mm -hmm. do, do, żeby nie było jeszcze tutaj. Czyli nie jeden wariant wybierze destruktywny wariant, prawda? To, to ba bardzo ważne mm -hmm. słowa, ale ja bardzo lubię liber liberowe odpuść sobie diable jakoś zawsze było, wow, dobrze. To jest bardzo <laughs> liczne. No, ale to już mniejsza, mniejsza o to, jest to. O tyle ważny klip, żeby nie było. No jakby znacie ten numer, ale wracamy tutaj do wspomnień Remika opublikowanych w Glamrapie. Ja streszczę tutaj może albo skrócę jego wypowiedź na tamten temat. Dlaczego klip do żeby nie było był bardzo ważny i dlaczego się przysłużył tak naprawdę całej, 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 całej scenie, nie tylko scenie hip-hopolowej. Remik mówił tak, to jest bardzo przełomowy, komercyjny moment w historii UMC i polskiego hip-hopu. Teledysk do tego singla zdobył taką popularność Viva Polska, że odezwało się do mnie Radio Eska z propozycją grania piosenki na swojej antenie. I to oczywiście tak, no nie był pierwszy hip-hopowy polski teledysk, który się pojawił w Vivie. Natomiast jeśli chodzi o Eskę, mamy tutaj gruby przełom, bo to nie była muzyka, która byłaby podchwytywana przez tego typu rozgłośnie. Oczywiście to potem się przeniesie na, na pozaeskowe, duże rozgłośnie, które zajmują się jednak puszczaniem muzyki no, popowej, komercyjnej. No i wspomina też remik. Tak zaczęła się przygoda UMC z komercją. Nie tylko UMC, ale całego polskiego hip-hopu. SK nie grała przecież tylko piosenek UMC, leciał tam TD, OSTR, PA, WO, trzeci wymiar i tak dalej. Leciało wszystko, co wychodziło dobrze w badaniach radiowych. Tak właśnie nastała era komercjalizacji polskiego hip-hopu, w którym UMC wiodło prym, no i według mnie padło ofiarą sloganu Hip Hopolo, który solidarnie należał się większej liczbie artystów, nie tylko tych z UMC. No... Tak, zgadzam się z tym punktem widzenia. Wiadomo, że remix jest tutaj nieobiektywny, no bo, bo współtworzył to całe, całe zamieszanie, mhm. no ale jasne, nie? W, wyjdzie no niedługo później notę z Tedego i to też będzie płyta z naklejką Eski. Mhm. I tego typu przykładów zacznie się pojawiać mnóstwo. Hmm, czyli z, mamy zabawną sytuację, w której artyści z danego nurtu, znów wielki cudzysłów, są jebani przez część sceny, ale tak naprawdę. Ta część sceny ma dosyć poważne profity, które wynikały z tego, że tutaj. Panowie jednak przecierają szlaki. No, jakby czy, czy chcesz, czy nie, musisz przyznać, że wejście do tych dużych rozgłośni, czy do telewizji muzycznych, było łatwiejsze, dlatego że ten hip-hop już się sprawdził w badaniach. Nie? Popowy, refren czy nie, to wciąż były rapowane zwrotki, to wciąż byli zawodnicy związani z tą kulturą, więc zamiast po prostu przyjąć to do wiadomości, nie mówię nawet, że dziękować, może bez przesady, ale zamiast przyjąć to do wiadomości. Ta myśl, ta świadomość, że coś komuś zawdzięczasz, e, mam wrażenie, że bywała, bywała wypierana. Tak, przy czym, jak powiedział e, Remik e, w, przy innej okazji, e, tutaj zacytuję: może, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Popularność artystów UMC spowodowała, że zapraszano ich na koncerty, e, a czas i nie jest z gumy. Jeśli oni zagrali koncerty, to ktoś inny e, nie zagrał, więc jakby z tego prawdopodobnie. Wiesz, też wynikał ten, ten, ten ból dupy, tak? No i przy okazji to, to, to był chyba dość taki klasyczny przykład gatekeepingu, nie? W sensie, że. który jest nawet dla mnie trochę zrozumiały, szczerze powiedziawszy, tak? No bo jeśli jesteś. Mm, artystą rapowym, ja cały mówię artystą rapowym, Boże, raperem, tak? I zaczynasz w undergroundzie i nagrywasz te swoje nielegale, aż w końcu po prostu jakby do, do, dochodzisz do momentu, w którym, w którym nagrywasz ten legal, który sprzedaje się w 250 egzemplarzach, z czego 100 kupił twój tata, bo był taki miły. I nagle pojawiają się tacy goście i oni, wiesz, rozkurwiały kompletnie rynek, tak? To ja się nie dziwię, że, 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 że ci true raperzy byli rozgoryczeni tym, tak tym faktem. Jakby ja się nie dziwię, że, oni, że ich reakcją było ale to nie jest prawdziwy hip-hop, nie? To, co my gramy, to jest prawdziwy hip-hop. To, co my gramy, to jest to, z czego powinny słuchać dzieciaki, no nie? No przy czym, no, okazywało się, że, 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 niekoniecznie. I ja naprawdę się nie dziwię temu, że, 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 że reakcje środowiska były takie, a nie inne. Przy czym, wiesz, one obserwowane z perspektywy 20 lat później, no wydają się czasami tak naprawdę zabawne, no nie? No bo, przepraszam, no tutaj e, fora różnorakie w tym m.in. święty Pamięci Forum Ślizgu jest mi bardzo przykro, nie istnieje, bo, bo tam było mnóstwo bezcennych postów, które były komentarzami do tych płyt z czasów, kiedy one wychodziły z wielka strata polskiego internetu i wielka strata dla nas, bo to byłoby wspaniałe, e, wspaniałe miejsce do researchowania. E, fora po prostu wybuchały, dlatego, że w radiu pojawił się taki, a nie, a nie inny singiel. To jest tak naprawdę zabawne, dosyć, że, że, że to była aż taka spina. Tak, no w, i w tym wszystkim było oczywiście bardzo dużo hipokryzji o czym na pewno jeszcze będziemy nieraz tutaj mówić. Pamiętajmy, że w, w tym samym roku y, pojawi się wspólny numer Tedego i Natalii Kukulskiej i jasne, to nie jest tak, że wszyscy zgodnie stwierdzili, a nie, jak Tede nagrał z popową artystką, to spoko. Nie, bo tak nie było, oczywiście y, dostał wtedy mocno y, po dupie i, i czasami dostaje do dziś jako ta osoba, która sprawiła, że coś tam, trochę analogicznie do Hip Hopolo, nie? że to ty to sprzedałeś wszystko, te, te nasze prawdziwe rzeczy, ale no też nie przeszkadzało mu to w jebaniu tych artystów hip hopolowych bardzo mocno, choćby w programie Bezele, który wtedy mi się w ogóle wydawał zabawny, i boją, oh boję, mm -hmm. ale się poczucie humoru zmienia, ale to tak, to tak swoją drogą. No, w każdym razie no, była taka atmosfera, że jeden może, drugi nie, ale mm, pamiętajmy o tym, że tak, że tutaj ten ciężar pchania hip hopu w stronę głównego nurtu, ale nawet nie chodzi o to, że psucia tej materii muzycznej, ale chodzi mi tutaj o popularyzację. On tutaj bardzo, bardzo mocno na UMC Records spoczywał. No tak wiesz, gadamy o różnych numerach, no żeby nie było to mniej chyba znany singiel, mimo że tutaj przełomowy, gadaliśmy o tych trackach albumowych, ani słowa nie powiedzieliśmy jeszcze o no, utworze, który byśmy wybrali na pewno na pierwszy taniec, gdybyśmy mieli tego typu pierwszy taniec, czy ze sobą, czy, czy ze swoimi dziewczynami, prawda, odbyć, przeprowadzić. Mówię tutaj oczywiście o Aniele, nie? i to mhm. też pokazuje, jak ta, jak ta ekipa się przenikała, jak te ekipy się przenikały, bo mamy dwa single, główne single z mezokracji, jeszcze utwór tytułowy, i w dwóch występuje gościnnie Liber. No i Aniela jest oczywiście drugim, ale jakże doniosłem przykładem. Tak, muszę powiedzieć, że, że Aniela to jest dla mnie utwór wyjątkowy, dlatego że tak się składa, że ja nie wiem, czy ci mówiłem, Mateusz, jak poznałem moją dziewczynę Anię. Byłem akurat wtedy w Poznaniu e, i szedłem przez jeżyce i akurat moja dziewczyna przechodziła z takim boomboxem to było w zeszłym roku <laughs> z takim boomboxem. No i tam usłyszałem właśnie Dziewczynę jak wino uderza do głowy, a tak wiele dla ciebie bym zrobił. No no. Um, jest to piosenka o podrywaniu. Um, jest to piosenka bardzo romantyczna, przy czym jednocześnie tak troszkę ironiczna, ale to jest taka ironia, którą, której łatwo nie wyczuć, nie? W sensie, że jakbyś usłyszał po prostu zupełnie bez kontekstu ale e, gdzieś tam sobie na e, no właśnie na ulicy na przykład w Poznaniu, to to mógłbyś nie pomyśleć, że, 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 że autor sobie trochę robi jajca. E, no mezo tam się wciela w podrywacze, czy może nawet w kilku podrywaczy, którzy mają różne strategie na to, jak, e, jak poderwać dziewczynę. Pierwsza Nasza opcja, podrysta hip tak, to jest, to, to jest fragment, fragment tekstu Aniele. No jest to numer wstrząsający i jest to kolejny przykład na naszej liście artystów związanych z hip -hopolo. Jest to kolejny przykład artysty, którego położył jeden single, tak naprawdę, nie? Gdyby nie było Aniele, to być może, nie wiem, być może mezo nie byłby najsłynniejszym amperem świata, ale na pewno e, obyło się, by się bez tego całego e, jebania, które, e, które przyszło mm, w, jeszcze w tym samym roku i w latach kolejnych, jebania oczywiście ze strony środowiska rapowego. Tak. Aniele to są suczki mezokracji. <grym> Nikt <grym> nigdy nie powiedział tego zdania. To jest ta sama moneta. Ale to jest awers i revers i samej monety. Tutaj oczywiście w innym wydaniu, ty mówisz, że on się tutaj jawi jako taki podrywacz. No to oczywiście, no to jest Luis Fernandez, Mez Żułan, prawda? Więc nie bez kozery. Druga opcja, podrywna hip-hopowca. I teraz uważaj, a propos Libera. Niepro nieprawdopodobny upał, idzie jakaś ryba. nie zładzida prędka akcja, wędka z pławik, nie? A to jest akurat zwrotka Meza, ale tutaj nawiązania do pasji wędkarskich Libera się, się pojawiają. Nie no, tutaj no wszystko jest dobre. Hi, hi, mam hajs, hajs, zdaj się poderwać, aj. No Przecież to są w ogóle klasyczne... No kto nie próbował nigdy? Ile małżeństw w ogóle z tego zdania wyniknęło, prawda? No to przecież... Ile podcastów. Jest... Ile podcastów. Jestem amazing, mazy, gorący jak Jay-Z, jest popyt na hip-hopy, wiem, że też słuchasz w Muza. No, tutaj wszystko jest zrobione ze złota tak naprawdę, nie? Myślę, że, że to na jakichś kamiennych tablicach nale należałoby wyryć. Rejs za toką jacuzzi, just cruising. Wszystko, naprawdę wszystko i jeszcze a propos tych m, zajawek y, takich czysto y, literacko-słownikowych y, Meza, mam na ciebie oko białogłowo, powiedz słowo, a wywołam rokosz. I to są właśnie te słowa, które odstają, nie? że masz takie, no, wiem, że się rymuje. Nie? Ale czy ja to po prostu przyjmuję w jakiś taki naturalny sposób? Nie, niekoniecznie. No, epokowa, epokowa rzecz zupełnie. No jest też tam Liber, który zapewnia, że nie jest Arkeli. Weź to sobie szybko, rybko przelicz. I muszę powiedzieć, że jest to słuszna, e, słuszna uwaga ze strony Libera. Rzeczywiście Liber nie jest Arkeli. Na szczęście i bardzo dobrze, tak, bardzo tak, dobrze tak. Ja tak. myślę, że zno... I, i znowu wyszło na jego, nie? Tak. To, to tak po latach. Mm -hmm. No tak, tak. To jest... Bartek, to jest dla wszystkich fajnych babek. To też jest <laughs> takie zalotne. Kurwa, no nie, no przypominam sobie ten utwór, tam wszystko jest po prostu dobre. No nie jest, nie jest to taka smalcowa zdecydowanie jak, jak suczki. Jest to tak naprawdę bardzo, bardzo subtelny. Jeżeli się zestawi te dwa utwory, to, to bardzo subtelny numer. Ja tylko jeszcze wspomnę o numerze może, który kończy tam odchodzę teraz od Aniela, ale ale um, mezokrację kończy numer Ekstradyska, który jest taki bardziej klubowy. Mm -hmm. I to jest też taki przykład tego, że te środki u meza są często, mam wrażenie, niedoważone, bo nie do końca wiadomo, czy to jest ironiczne. To nawet nie chodzi, chyba, chyba nie chodzi o moje jakieś możliwości interpretacyjne. Może to ja jestem głupi, ale uważam, że jeżeli ironicznie, <laughs> nie, no to, to powinno nigdy. To powinno to być um, czytelne. A tutaj mamy to kodowanie jakieś takie pięciokrotne, ale. <laughs> Mezo nawija tam tak. Za to ta druga, co tu mruga, to twarda feministka. Niedoświadczonym, kity wciska, obiecuje Eden, Przejechał się na niej już nie jeden. Jest. i rym, rym po prostu znowu historyczny. Jest wcipska, bardzo nie lubię tego cipska. <grym> Jakby mezo wczesna. No Mateusz, że to jest samo życie, tak? W sensie, no powiedz, że nie. Powiedz, że nie. No, oczywiście. Znam parę takich, oczywiście. <grym> Więc no niesamowite. Przy czym to nie jest aż tak zła płyta, na pewno to nie jest aż tak. Arcypopowa płyta, jak mógłby sugerować, czy mogłyby sugerować single. Wiadomo, nie odkrywamy tutaj Ameryki ani prochu. No single często nie są takie bardzo reprezentatywne, ale to nie jest tak, że wszystko tam się rozwala, że, że żadna zwrotka nie przetrwała próby czasu, bo to nieprawda. Bo bywają dobre momenty, jeżeli chodzi o flow, bywają też przyzwoite momenty tekstowo. My tutaj wyciągamy jakieś takie bardzo wyraziste momenty, bo jesteśmy szmatami po prostu i chcemy Wam ułatwić. Atrakcyjny dzień. Tak, znaczy, jakby jasne, to wspomniałeś, że to jest nie fair. Y, czytanie tekstów rapowych jest trochę nie fair, dlatego że one przede wszystkim muszą dobrze brzmieć i być dobrze nawinięte i tak dalej, i tak dalej. I jakby coś, co. Jakby są teksty, które mogą nie brzmieć w ogóle czytane dobrze, tak? A, a mogą być znakomite na, na, na bicie, tak? Problem z mezo polega na tym, no że, dobra, wyobraź sobie, że jesteś podcasterem, Mateusz, <laughs> i że po prostu jesteś. prowadzisz ekstra podcast, ale po prostu mm. raz na 7 minut puszczasz kusznego bąka, nie? wiesz, po prostu pierdzisz, raz na 7 minut. Jakby, no, jakby, wiesz, ludzie ci o tym piszą, że jakby, Mateusz, super podcast, ale co ty robisz, nie? I ty to nie zwracasz uwagi, tylko dalej pierdzisz, nie? Jakby, wiesz, nie da się ominąć niektórych, niektórych fragmentów tekstów Mezo, one są tak koszmarne, że nie da się przejść obok nich, nie? Więc y, z jednej strony oczywiście Mezo był niesprawiedliwie traktowany przez środowisko, a z drugiej strony, no kurwa, on po prostu dostarczał tyle amunicji temu środowisku, że, że daj pan spokój, mm, panie, mm. nie? Tak, tak, tak. No, wspomniałeś o tym, o tym wersie, który, który cofnął starania polskich sufrażystek o 150 lat. Dobrze, to, to może przejdźmy powolutku do, do, do naszego kolejnego gościa, który zaszczycił nas i dograł się do tego odcinka. Jest to wspomniany tutaj wcześniej. Legendarny Afro Jacks z właśnie reaktywowanego swojego jogo, Afro Jednego z moich chyba ulubionych polskich zespołów, muszę powiedzieć, mhm. więc tutaj tak, jakby mówię to z pozycji fana. AfroJax nagrywał z AfroKolektywem płyty wtedy, kiedy, między innymi wtedy, kiedy głośno było o hip w, w mediach i, i o to, co nam powiedział o tym zjawisku i jak je wspomina AfroJax. Bardzo proszę, zapraszamy. Co ja pamiętam z okresu hip -hopolowego? Ja pamiętam przede wszystkim potworny strach. Strach przed tym, że ktoś nas zakwalifikuje do tego nurtu. Pamiętam że sobie nawet, wypisywałem takie grzechy główne hip hopolo yy, obecne w większości numerów z tego żanru i eliminowałem z, z materiału, który wcześniej nagrywaliśmy, czyli z Czarnowidze, podobieństwa. Ten strach może się wydać o tyle absurdalny, że my właściwie nie byliśmy wtedy za bardzo wewnątrz nurtu hip hopu, tego prawdziwego hip hopu który najbardziej po hip-hopolo jechał, mimo że aż tak bardzo się od niego nie różnił, przynajmniej w moich ówczesnych oczach, gdzie były rozdziewy, gdzie były elementy różniące hip-hop, prawdziwy hip-hop od nieprawdziwego hip-hopu, czyli hip-hopolo. Myślę, że przede wszystkim brzmienie materiału, to znaczy numery hip-hopolowe zawsze były takie sterylne, takie cyfrowe bębny, owszem tam czasami biły jakoś tam fajnie, ale zawsze miały taki sznyt, że to jest sample packa wzięte, a wszechobecne w tym gatunku pianinka, no po prostu straszliwie jechały takim popem, poprokiem polskim, typu Pacycja Markowska, takie rozłożone akordy na takim właśnie cyfrowym klawiszu. Nie? To, 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 to jest brzmienie hip-hopolo dla mnie, tak jak ja je pojmuję. Co jeszcze różniło te style? Prawdziwy hip-hop otóż wtedy miał taki moment, że zaczynał aspirować do sztuki wyższej, szukał raczej w jazzie podobieństw niż w disco-polo, a tymczasem hip wcy bez żenady brali, no właśnie z disco-polo y Taką diatoniczność doprowadzoną do ściany, to znaczy wszystkie sekwencje harmoniczne oraz wszystkie współbrzmienia musiały być po prostu ten po prostu słuchacz, który lubił zagadki, to po prostu nie miał na czym ucha zawiesić. To oczywiście nie ma w tym nic złego, to był po prostu wymóg rynku troszeczkę, no. I rzecz gustu, tak. No więc tu są te y, różnice między hip a hiphopem, Natomiast gdzie są zbieżności? Y, tu by trzeba było muzykologa, jakiegoś fachowego, który by odrobił lekcję, żeby stwierdził, co się przeniosło, co się przeflancowało z, z prawdziwego do nieprawdziwego, a co nie. No dobrze, no więc gdzie są te podobieństwa? Czekamy na to, prawda? Aż kurtyna spadnie i okaże się, że król jest kurwa nagi. No więc mizoginia. Pamiętam, jak się ukazał kawałek suczki. Sztandarowy dla no tu Hip Hopolo, to, to było trochę oburzenia, że idą za daleko. Natomiast nie przypominam sobie już w ogóle oburzenia na przykład w momencie, kiedy na płycie paktofoniki pojawił się ten sła, sławny monolog Fokusa, który gnoi swoją partnerkę. Ja, ja jestem fanem Fokusa i jakby to jest rysa dla mnie na pomniku troszeczkę, ale taka rysa dosyć znacząca. Generalnie prostota przekazu. W hip-hopie wtedy przestrzegana jednak, żeby nie brnąć w intelektualizmy. Dopiero za zaczynał się rodzić ten taki y, rap dla studenciocha, więc pogardliwie y, czyli y, Fish, Wanna jeszcze nie mieli takich publiczności, jak je mają dzisiaj. Styl wolny, który pokazywał bliskość rapu i jazzu y, Dopiero się zaczynał. To był czas jakieś, nie wiem. drugiej może Wielkiej Bitwy Warszawskiej, czy czegoś takiego. Także y, ja nie jestem pewien, czy utwory trzeciego wymiaru i powiedzmy MOWA to nie jest jednak to samo zdanie, y, jeśli chodzi o słowo. No ale dobra. Powiedzieliśmy o tej mrocznej stronie hip-hopolo-mizogini, a też była oczywiście ta do wyżygu, y, jasna strona hiphopolo. lap Rap coachingowy, który prezentował Mezo. Podejrzewam, że jego bym posłuchał najszybciej z tej listy, bo pamiętam, że to był sprawny, dobry raper, zafascynowany guru. To dobry wzorzec dla każdego rapera jest. No ale on, on uprawiał właśnie taki rap uplifting, taki, którego prekursorami w hip-hopie polskim byli synkadeli kilka lat wcześniej. Pamiętam, jak to było, kiedy byli namaszczani na gwiazdę numer jeden, następną y, polskiego hip-hopu. A po wydaniu debiutu okazało się, że jednak przeholowali z tym pozytywnym przekazem i strasznie dostali połubie za to. Y, no i Mezo też dostał połubie za to. Y, rap jeszcze musiał, w sumie to kurde, nie wiem, czy musiał dorosnąć. Dobra, ja w tym momencie jakby urywam swój chaotyczny tok myślenia, i proszę Was, żebyście skomentowali to, co ja mówię gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Wytknijcie mi, gdzie ja się mylę, jeżeli Wam się chce. Wyprostujcie moje ścieżki myślenia. Ja jestem raczej człowiekiem, który zakłada, że się myli. W większości przypadków, w tym także. Na koniec. Jeszcze podkreślę, że główną różnicą między hip-hopem a hip-hopolo był, był aspekt wizerunkowy. Hip-hop wtedy aspirował do bycia sztuką niezależną. To były czasy, kiedy jeszcze ważne było to, żeby się nie sprzedać i żeby być w zakresie przynajmniej swoich możliwości ambitnym. Natomiast hip-hopolowcy mieli to serdecznie w dupie. Byli pretensjonal, pisali pretensjonalne teksty, ale ogólnie to byli bezpretensjonalni. Podczas gdy OSTR w tytułach swoich tam 17 kolejnych płyt zawarł słowo jazz. <laughs> Co jest trochę chyba humorystyczne. Także tym humorystycznym, jakże śmiesznym akcentem, ten pewno wszyscy już leżycie z radości. Kończę swoją bardzo nieuporządkowaną wypowiedź. Pozdrawiam serdecznie autorów podcasteksu. Chłopaki, lubicie znakomitą robotę. Niestety wiem, że wam nie dodawnałem w tym momencie. Ale chcieliście, to macie. Pa, pa. To był Afrojax. No, słuszne uwagi, ale widzisz, no śmieszki z meza, śmieszkami z meza, mezokracji się ponad 20 koła sprzedało egzemplarzy i gdzieś na Olisie mocno, mocno ta płyta wjechała. Mniej znanym składem, mniej znanym artystą jest tutaj Hans z 5 Dębiec i Przypomnijmy może o płycie, która no, miała jednak mocne i popularne wtedy single. To jest płyta, no jak to przeczytać? PN Poznań. Poznań 6, nawiązanie do Poznańskiego Czerwca 56. Jest to ta płyta, na której są. Konfrontację, czyli chcesz ze mnie kpić i tak dalej, no znamy znamy to dobrze. Swoją drogą tutaj się też ujawnia to, że w UMC nie było jakiegoś takiego arcyciśnienia na to, że e, musicie tutaj tym singlem, bo wytłumacie taki, taki banger, więc wchodzimy z tym. Hans wspominał, że Remik był totalnie za tym, żeby najpierw sobie zrobili klipy do jakichś takich powiedzmy mniej singlowych, bardziej albumowych tracków, jeżeli chcą zacząć promocję od tego, no ale jest to płyta. Na której się pojawia DJ Dex, tak samo jak na mezokracji, to tam tak na marginesie, ale to jest ta płyta, na której są również Polacy, a właściwie utwór to my, Polacy, utwór satyryczny, społeczny i poprzedzony na wszelki wypadek jeszcze takim disclaimerem, że to jest satyra i jaka jest definicja satyry, i no nie traktujcie tego zbyt poważnie, bo jednak słuchacz jest głupi po prostu, co można powiedzieć. Tak, no to jest. Y to pokazuje, jaki był klimatik w środowisku rapowym, nie? W sensie, że robisz numer, który nie jest do końca poważny i nie służy do odczytywania wprost, ale, ale, ale jednak i e, e, jakby, żeby tylko nie, środowisko się nie wkurwiło, to poprzedzasz, poprzedzasz po prostu planszą z napisem swój teledysk. No, wspaniała sprawa. Przypominam, że Donatan jeszcze w 2014 roku e, też poprzedzał swoje teledyski tym, że e, to tylko takie jajca i słuchajcie, jeśli macie ból dupy, to bi 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 nie? Jezus Maria, dobra, już, zabierz. No, kaberecik, kaberecik, nie? E, tutaj trzeba powiedzieć, że <grym, znalazłeś <grym, najlepszy artykuł na świecie, prawdopodobnie. Tak, tak, tak. tak. E, autor tego artykułu, z tego co pamiętam, był, był w pewnym momencie faworytem do tego, żeby, żeby, żeby otrzymać policera. E, właśnie za ten artykuł, muszę powiedzieć. Ja, ja, wiesz co, ja przeczytam go w całości, dobra, bo, <grym>, bo, bo, to, bo to jednak warto. To jest artykuł z Bravo. Tutaj numeru nie, nie podamy, bo, bo nie znamy, ale, ale artykuł nazywa ma, nosi tytuł Żaden Madafaka nie podskoczy to Polaka. Jest to cytat ty, ty, z singla Tommy. E, i, i, I leci już, już w lidzie jest, jest, jest bardzo poważnie. Hans z 5 dwa Dębiec oraz Doniu i Chris nagrali numer, w którym wychwalają polskie wady narodowe. Pogięło ich? <grym> tak jest naprawdę napisane. <grym> I, i, i niżej, niżej tak, autor rozwija. Tuż przed niedawnym wypadkiem samochodowym asceci załapali mocną społeczną zajawkę. Przed wakacjami zespół przekazał na cele hartatywne własne koszulki z napisem WLKP i baseballówkę, w której do występował w teledysku do już dawno. Dochód z aukcji zostanie przekazany dla dzieci niedorozwiniętych. To, to nie jest określenie, które. To nie brzmi dobrze. Powinno. Mm -hmm. Nie? To chyba 49 nie brzmiało dobrze, obawiam się. Drogie brawo. <laughs> Piękny gest, ale zaraz potem Chris i Doniu wystąpili razem z Hansem z poznańskiego składu 5 Dębiec w klipie do kawałka to my. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że w tym utworze wychwalają wszystkie najgorsze wady Polaków. Pijaństwo, skłonności do rozruby, cwaniactwo i nienawiść do innych narodów i ras. Panowie, o co chodzi? Dobra, spokojnie. Klib do tej piosenki został opatrzony specjalnym tekstem wyjaśniającym prawdziwy sens kawałka. I to już na samym początku. To tylko satyra głosi napis. Chłopaki wyjaśniają to czarno na białym. Tak ściślej to biało na czarnym, szczerze mówiąc, wyjaśniają, bo ten napis jest to, a nieważne. E, czarno Czardo na białym. Wszystko po to, żeby uniknąć nieporozumień. Wyciągnęli wnioski z afery z cuczkami. No nie wiem. Um, przypomnijmy, że tekst tego hitu był opacznie rozumiany przez wielu ludzi, przez co ziomy z Assetoholics podpadli nie tylko hardkorowym MC, ale i prawie zarobili etykietkę hip-hopolowego składu. No nie prawie, no rzeczywiście zarobili tę etykietkę i, i w sumie do dzisiaj się jej nie pozbyli. Jak widać nauka nie poszła w las. tym razem Hans i jego kumple woleli się zabezpieczyć, żeby potem móc spokojnie oglądać jak numer wspina się na topowe miejsca list przebojów. No, doskonałe, tak? W sensie tłumaczenie, e, tłumaczenie tego co autor miał na myśli, kiedy umieszczał przed swoim teledyskiem wytłumaczenie, co autor miał na myśli. Doskonałe. Tak, no to jest wspaniała, wspaniała sprawa, że potrzebujesz podwójnych wskazówek. To znaczy, chyba jest bardzo, bardzo poważny brak wiary w możliwości czytelników i czytelniczek tutaj ze strony Brawo. Czasami może słuszny, czasami nie i to jest, to jest ta sytuacja. To rzeczywiście był dosyć, dosyć nośny, nośny, popularny numer. Oczywiście celna satyrka. Co do tej hiphopolowości 5 dwa dębiec, no właśnie, wspominaliśmy o Hansie, o Hansie. Oczywiście trzeba jeszcze dodać, że to duet Hans Deep. No to jest takie pograniczne. I parę takich przykładów też było, takich prawie hiphopolowych składów, mhm. o czym też będziemy, będziemy mówić. To też jest zresztą produkcja Donia, więc no bardzo, bardzo mocny czas. Ale to. Jeśli chodzi o te etykietki no to rzeczywiście to jebanie hiphopolowców zaczęło się jeszcze zanim ukazał się debiutancki album jeden 8L jakby mezokracja ewentualnie Poznaj 6 no i wcześniej apogeum to już jest coś co tutaj tak naprawdę wystarczyło no i wracając jeszcze do tych wspomnień remika które są dosyć istotne tutaj już przykład nie z Glam Rapu tylko z niuans takiego ciekawego reportażu no to Remik wspomina właśnie o tym, jak dynamicznie się to potrafiło zmieniać i jak to podejście osób związanych z nimi gdzieś tam twórczo czy, czy, czy koleżeńsko się zmieniało w Trymiga. Powiem ci coś, mówi do dziennikarza, o czym naprawdę mało kto wie, kiedyś Mezo grał w Tropsie, legendarny studencki klub przy poznańskim rondzie Rataje. I był tam pewien słynny raper, z powodzeniem działający do dziś, który sam zasugerował mu wybór tego kawałka na singiel. Mówię tutaj o Aniele, tak? wracając do, do mezokracji, a później był jednym z tych, którzy najmocniej nas. Opluwali. No i tutaj naprawdę niewiele trzeba było, żeby nagle stracić wiesz, street credit. No w takim sensie, że jednak mm, opinie wyrażane przez tego czy innego artystę, który ma jakąś tam fanbazę, no one bardzo często po prostu przechodziły na, na słuchaczy i słuchaczki, więc już nawet nie chodziło tylko o nie, osobistą niechęć, tylko zachęcanie do jakiegoś po prostu kompletnego, kompletnego debilizmu. Doniu w tym samym materiale wspominał. Trafiały się okropne sytuacje. Jakaś chora agresja na koncertach. Ludzie tną ci opony, rzucają jajka na scenę, pod nią kordony policji. Ktoś zadzwonił w nocy do mojej matki i mówi, że zginąłem w wypadku. No to jest wszystko bardzo już słabe i mhm. słabe i przykre. Liber. Czasem braliśmy na koncerty znajomych oprychów, żeby bronili nas przed agresorami, którzy chcieli nas e, bić. Mezo, były takie koncerty, to cały czas artykuł z Nuance, że z widowni celowano mi w głowę kamieniami. Myślałem, co za perfidia, przecież oni mogą mnie zabić. Słuszna uwaga, idiotyczne, idiotyczne zupełnie e, zachowanie. No ale tak, jeżeli chodzi o 5-2 Dębiec, tak jak mówiliśmy, to, 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 to gdzieś, gdzieś się na granicy balansuje, ale skoro już jesteśmy przy tych awanturach na koncertach, przy jakimś takim środowiskowym odium, to proponuję, żebyśmy jeszcze raz posłuchali Donia, który opowiedział o tym, jak to wyglądało z jego perspektywy. Zważywszy na dynamikę wydarzeń w tamtych czasach, w tamtym okresie, graliśmy bardzo dużo koncertów, udzielaliśmy wywiadów. Ja produkowałem albumy i muzykę dla innych wykonawców. Chris z Liberem też planowali lub wtedy już nagrywali własne albumy i własne też single. Ta praca była równoległa i, i, i bardzo dużo jej było. Nie mieliśmy aż tak dużo czasu, aby tak naprawdę zajmować się tym monitoringiem, można powiedzieć, co, co na nasz temat mówi, jakie wyraża opinie i w którym kierunku to idzie. I faktycznie być może ta czujność była yy, daleko mówiąc zachwiana, ponieważ nagle znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie po kilku miesiącach od wydania albumu, który oczywiście najbardziej rozpoznawalny sposób był promowany singlem pod tytułem Suczki, nagle część wykonawców zaczęła nas obchodzić szerokim łukiem. Yy, yy. Pewnych koncertów nie chcieli nawet grać z nami na tej samej scenie. Jak już grali, to tylko było cześć cześć, nie było żadnej dłuższej dyskusji. Mhm. I zaczęliśmy zauważać, że tak zwany właśnie street credit, e, który wtedy był takim wyznacznikiem, jak gdyby, twojej wartości na rynku muzyki hip hopowej, absolutnie nie jest żadnym wyznacznikiem takim moralnym, takim. E, Naturze ludzkiej, że tak powiem. Dlaczego? Ponieważ e, totalnie nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego osoby, które poklepywały nas po plecach jeszcze kilka miesięcy temu, nagle totalnie zmieniają swoje podejście do, do nas, jako zespołu. Już nie mówię do nas jako, jako osób, personalnie, no, ale oczywiście miało to swój wydźwięk personalny. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, ok, no dobrze, ale dlaczego w tym kierunku to idzie? No i wtedy pojawia się dość łatwy sposób kategoryzacja, czyli ok, no to ten jest nie fair, ten zachowuje się nie fair, a tamten mówił coś innego, a postępuje zupełnie inaczej. I zabawność sytuacji polegała na tym, że my staraliśmy się pewne rzeczy obracać w żart i, i generalnie nam to często wychodziło, grając koncerty. Też informowaliśmy publiczność, że no kochani, to teraz gramy najbardziej znienawidzony utwór 2003 i 2004 roku, czyli Hejsuczki. E, nie zmieniając oczywiście repertuaru, bo graliśmy przecież repertuara z naszych starszych płyt i z tej wtedy nowej płyty i tak dalej. I dla nas publiczność była najlepszym wyznacznikiem tego, co się dzieje. Mieliśmy naprawdę świetne przyjęcie na koncertach, graliśmy świetne koncerty, uważam. Szanowaliśmy słuchacza, nie spóźniliśmy się na joby. Staraliśmy się zawsze wykonać swoją pracę na 100%, ale środowisko hip hopowe, nazwijmy to, bardzo mocno zaczęło nas dociskać, i wtedy pojawiła się taka właśnie myśl, że pora skręcić w nieco innym kierunku, ponieważ wyeksploatowaliśmy pewne pole, jak gdyby, współpracy i dotarcia do tych ludzi, i też do, do pewnych odbiorców, a chcieliśmy odkrywać nowe rejony, krótko mówiąc. I wracając do tego, o co pytasz. To zdarzyło się bardzo szybko. Ten przeskok był bardzo szybki, ale też zrozumieliśmy, że tutaj w, w świecie muzycznym nie ma po prostu sentymentów. I widać, zderzyliśmy się z grupą ludzi, której bardzo, ale to bardzo nie podobało się to, że gramy tak melodyjny hip-hop, że gramy tak w sumie naturalnie, jak mieliśmy na to ochotę, że nie wpisujemy się w trendy, które w danym momencie są bardzo popularne, czyli ani nie skręcamy w muzykę. Stricte strict uliczną, ani nie skręcamy w bardziej hip-hop o, zaangażowany, o, tak powiedzmy. E, więc ucieraliśmy własną ścieżkę, która była bardzo charakterystyczna, ale oczywiście też była bardzo szybko puentowana w prosty sposób. Może też powiedzmy parę słów o składzie, który no, bywał. Mianowany jako hiphopolowy, ale przecież no, było tam dużo rozmaitych jakości, które no, mogłyby się, wiesz, podobać takiemu truskulowemu słuchaczowi rapu. Mówię tutaj o jeszcze innym labelu. Poza UMC Records jednak, jeżeli chodzi o ten cały nurt czy zjawisko, wsławiło się Kamej studio mhm. i w tymże kameju założonym przez Macieja Kameja Sierakowskiego, Wcześniej wydawał nagły atak spawacza, Slums atak, Borickson, więc to dosyć ulicznie i szczywniutko to był label założony w 1998 roku, a w 2003, bo cały czas w tym roku jesteśmy, ukazał się tam debiut trzeciego wymiaru, debiut pod tytułem Cztery pory rapu. To jest w ogóle skład, który jest bliski mojemu sercu, bo to Skład wałbrzyski nawet w 2000, proszę pana, chyba piątym byłem. W, nie jest z jakiegoś powodu byłem w skateshopie w 2005 roku na Piaskowej Górze w Wałbrzychu i był to Skate Shop prowadzony przez jednego tutaj z artystów. No i co, mamy do czynienia ze składem, jednak bardzo, bardzo technicznym. Jednym z singli było zresztą, zresztą 15 MC, no i to taka popisowa wymierzona w scenę. Scena jest nudna, ten jest narcyzem, ten słabo nawija, a my tutaj po prostu zapierdalamy. No i cała ta płyta tak naprawdę, której nie będziemy może jakoś tak wnikliwie tutaj analizować. No ona nie jest na pewno czymś, co by sprawiało, że wszyscy, wszyscy łapią się za głowę i stwierdzają, Boże, co za komercha, co za gówno, jest trochę rzeczy ulicznych, jest trochę rzeczy jakichś takich regeragowych. I jest też dla mnie masz Styla. To jest utwór, którego słuchałem pewnej nocy jakieś 450 razy, i to nie z własnej woli, po prostu u mojego sąsiada była impreza w 2003 roku. I to też jest jeden z numerów, które, które były wszędzie. I mam wrażenie, że jednocześnie numer, który się całkiem spoko zestarzał w jakimś sensie, bywa kontrowersyjny tekstowo. Ale to nie jest klimat suczek. Ładnie sobie tam chodzi ten gitarowy sample. Właśnie to nie jest sample, tylko to jest gitara Macieja Kozubala, który to nagrał dla zespołu. No i mamy tutaj trzech zawodników, tak? Jest szat, Nullo i Pork, którzy po potrafią po prostu nawijać i te techniczne ich jakieś zajawki, te techniczne inklinacje, one dla mnie masz styla, gdzie oczywiście pojawiają się rzeczy typu te, te tutaj gejsze, działają jak żeńszeń. One są bardzo jednak tam widoczne, mimo że to tak pokazuje. Powy tak, wydaje mi się, że ten singiel e, mógł trochę mieszać w głowach tym, co bardziej twardogłowym słuchaczom, e, słuchaczom rapu. No bo z jednej strony, no właśnie, letniaczek, tak, leciutki numerek z, mm -hmm. z absolutnie bezmyślnym, ale fajnie bujającym referenem. To jest przy okazji jeden z przykładów tam, numerów, do którego zakładam, bardzo wielu słuchaczy polskiego hip-hopu mimowolnie tupało nóżką, nie? W sensie, że z jednej strony, nie no, kurwa, gówno straszne, A z drugiej strony jednak łapiesz się na tym, że dwa dni później nucisz sobie ten refren w głowie, no bo ciężko go nie nucić, on rzeczywiście jest bardzo chwytliwy. Ja zapamiętałem, że e, ten numer z, też z, z, z mojego liceum, że na domóweczkach, proszę pana, i przy różnych innych okazjach, jeśli leciał ten numer i to była domówka, która rozgrywała się w 2004 roku lub później, to jednocześnie leciał numer Wesztopoczuj, o którym powiemy sobie w drugiej części podcastu o, o, o hip Polo, nie? Tak. One jakoś takie były w takim pakiciku. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdecydowanie zwolennikiem Wesztopoczuj, jeśli chodzi o bujańsko. Jakoś nie potrafię zaakceptować jednak tego, tego styla w refrenie, tego dość lamerskiego słowa, szczerze powiedziawszy, nie? W sensie, że Eee, nie, w sensie, ona on jest na tyle blisko polskiego odpowiednika. Jednocześnie rozumiem, że tam po prostu, wiesz, jakby fraza, żeby była odpowiednia, żeby ją zmieścić sylabicznie, to, to styla było potrzebne, ale, ale to jest dla mnie jednak było wtedy dość obciachowe i, i chyba dzisiaj troszkę jest, nie? Ale Buja to jak, proszę pana, jasny skurwy nie? Przy czym jednocześnie ta płyta w ogóle taka nie jest, jak ten, jak ten singiel, nie? To, ta płyta jest w ogóle bardzo taka ta, 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 ta uliczna i, e, i i właśnie jest bardzo techniczna, nie? No bo to byli gości, którzy, jak, jak wspomniałeś, oni robili wrażenie, na, na, na słuchaczy. Tak. Jakby to jest drugi element, który mógł umieszać w głowie takim bardzo twardogłowym e odbiorcom polskiego rapu, że no, no właśnie, że z jednej strony no gówno straszne, to trzeba na popik, no to w ogóle co oni robią z tym polskim rapem, ale z drugiej strony jak oni kurwa nawijali w tym, w tym singlu, nie? W sensie, jak, jak, jak pomi pominie się refren, nawet jeśli odrzucasz całkowicie ten refren, to ciężko jest odrzucić te zwrotki, nie? No bo one są, kurde, no to, to, to nie jest jakieś arcydzieło powiedzmy, nie? Ale, ale są to bardzo, e bardzo precyzyjnie e zarapowane rzeczy i to wydaje mi się sprawiło, że za trzecim wymiarem nie ciągnęło się takie gówno, jakie ciągnęło się za Assetoholics, czy, 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 czy za Mezo później, nie? To, Płyta Cztery Pory Rapu, swoją nie, niezbyt dobry tytuł, muszę powiedzieć. E, no płyta 4 pory rapu, e, t, rapu. Nie, no fajna, dla słów. 4 pory rapu e, jest z roku 2003. E, kolejną wydali w roku. 2006, no i tam bity robili panowie z White House, tak? Gościnnie rapowali Gural, Don Góralesko i Woli, więc, więc no środowisko ich nie odrzuciło, nie? W sensie to raczej było potraktowane jako co najwyżej, jakoś taka plama na honorze, no, ale potem, w sumie, ale w sumie chłopaki są spoko i dobrze rapują, więc, więc dajmy im spokój. Poza tym, rzeczywiście, oni bardzo szybko w latach zerowych zrobili sobie po każdą publiczność powiedzmy. I, i, i jeśli by się chciało zaczepiać trzeci wymiar jakoś tak mocniej disami, to trzeba byłoby się liczyć z tym, że jednak e, słuchaczami nie są e, szóstkowi u, uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych, tylko, tylko jednak e, jest tam sporo ludzi, którzy mogliby, nie wiem, no, zrobić jakąś burtę na koncercie na przykład, nie? Tak, skurczybyki byki z Piaskowej Góry, a, a kto w Wałbrzychu był, ten wie, że, że Piaskowa Góra to nie są, proszę pana, żarty, ani, ani inne ruczki z kremem. No tak, 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 Rzeczywiście z nimi jakoś się obchodzono jednak dosyć delikatnie, mimo wielkiego sukcesu tego, tego singla, mi to jednak siedzi. Oczywiście to jest takie cwaniakowanie bardziej 2000-2001, w 2003 to już mogło być przeterminowane, ale z jakiegoś takiego nostalgicznego punktu widzenia jest to okej. Okay. Przy czym zaznaczę, że to też nie jest tak, że nie ma tutaj rzeczy śmiesznych. Jest tutaj sporo takich rzeczy ulicznych, ale jest na przykład w numerze licencja na zabijanie. Nie wiem, mnie to rozbawiło, jest wers Porka. Jesienią wczesną urodzony pod presją ZSRR, agresją minęło dzieciństwo. No wiadomo, w którym roku mniej więcej się gości urodzili, ile mieli lat w momencie wydania czterech purrapu, rapu. No i to wiesz, mój brat się urodził w stanie wojennym, nie? I to też nie jest tak, że, jak on tego Jaruzelskiego widzi, to jest po prostu. Dzieci jednak są odgrodzone bardzo mocno od tego kontekstu politycznego. Ewentualnie mogły odczuwać jakiś tam niedostatek mm, powiedzmy rozrywkowy, ale z drugiej strony też nie znały jakiegoś kontrprzykładu za bardzo, więc jakoś przeżyły agresję ZSRR, nie? Wtedy. Wyobrażam sobie takiego 11-letniego Apera, czy 12-letniego, który, który nawijałby. O, no, urodziłem się wtedy, kiedy spadł polski prezydent z samolotem. byłby ciężkie czasy. No, to, to myślę, że, że, że jeszcze kilka lat to już po prostu ci 20-letni będą no, wpisywać się w ten kontekst z jakichś tam różnych pozycji ideologicznych, więc tak, tego typu cezury one są kuszące, ale brzmi to dosyć zabawnie. No, tak, dużo techniki, dużo ulicznictwa, ale generalnie zostali przyjęci albo jakoś tam dalej traktowani jako pełnoprawni członkowie tej całej gry i tego całego środowiska. Nie można tego powiedzieć o DKA albo DC, jak zwał, tak zwał, z całym szacunkiem, oczywiście. Jego debiut również ukazał się w 2003, to jest debiut pod tytułem Debiut, tylko nie ukazał się w Kameju, ale w SP Records, więc w znanej i lubianej przez wiele osób wytwórni. Jest to ta płyta, na której pojawia się, jakby to było, i pojawia się na niej też sporo innych numerów. Czy je znacie? Nie? Oj, co za wielkie zaskoczenie! Świetne rzeczy. <grytanie> Jaka strata. <grytanie> 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 jak, jak to jest możliwe? Chłopie, łap za, łap za tego Spotify'a! No nie jest to dobre. To jest o tyle ciekawe, że. Chwalono się, że przy produkcji pracują artyści amerykańscy, bo, bo DK miał jakieś amerykańskie powiązania. Powiem tak, pomijając śmieszność takiego znaku jakości, amerykański tam, nie wiem, producent czy tam beatmaker, no to nie brzmi zbyt zachodnio. Jest tutaj dużo powtórek jakichś takich paramagikowych. Takich, może parapaktofonikowych ogólnie. Mm -hmm. Dużo takiego nastroju albo próby generowania tego nastroju, ale brzmi to dosyć. Nie chcę używać mocnych słów, bo nie chciałbym tutaj obrazić pana twórcy, ale brzmi to dosyć chujowo. Czy to jest mocne słowo, to już sobie państwo sami zdecydują. Zresztą jak kilka lat później wyda kolejną, chyba trzecią już płytę, stawiam sobie pomnik, tam będzie piosenka Wybacz i tam te niedostatki techniczne i warsztatowe, o Jezu, one się ukażą w pełnej krasie. Oczywiście to już jest temat, który poruszymy później, no bo nie będziemy prawdopodobnie robić czterogodzinnego odcinka, ale no jest to dosyć, dosyć wyjątkowa postać. Tak jak mówiłem o tych pozytywnych, pozytywnych recenzjach ze Ślizgu, tam z Klanu, no tutaj nie mamy takiego przypadku. Ona została zjechana od góry do dołu w Ślizgu no i nie jest to dobry album, to, to, to tyle powiemy. Ja nie będę mówił z czego pomnik postawił sobie Deka tak dokładnie y, ty, ty, swoją dyskografią. Y, jak, jak słuchałem tej płyty, to wpadła mi do głowy taka myśl, że, to jest, że, że Deka A jest prawdopodobnie najmniej utalentowaną muzycznie, Osobą, która kiedykolwiek nagrała y, y, legalną płytę, mm -hmm. tak? W sensie, która do, dostąpiła tego zaszczytu, żeby pójść do wytwórni i jakby, wiesz, dostała kontrakt, nie? Co jest z tego zabawne, jak, y, że, że, że to jest to SP Records i Sławomir Pietrzak, czyli szef tej wytwórni znanej między innymi z, no, głównie z wydawania Kazika i Kalibra 44 i, i, i tam części projektów Grabarza i Macieja Maleńczuka, jak on próbował szukać artystów rapowych, których można byłoby tam znów wydawać, no bo zarobił sporo na tym Kalibrze i Chyba wszystkie, albo prawie wszystkie strzały były absolutnie chybione, nie? no bo pamiętam też takiego wykonawcę, Aro, czego nie znają, którego też tam próbował Pietrzak jakoś tam lansować i to strasznie, strasznie nie pykło. Z deką pykło o tyle, że no faktycznie udało się ten singiel wprowadzić, który tam sobie, sobie latał. Singiel, który jest straszny. Tutaj może tak, jeszcze odwołam się na chwilę do tego, co powiedziałem chwilę temu. No, Miałem takie skojarzenie, że to jest, że to jest najmniej intoletowana osoba, która wydała kiedykolwiek płytę w Polsce, albo na świecie nawet. Tymczasem kowal ze ślizgu zaczął swoją recenzję, wspomniano przez ciebie tak. Daniel jest bardzo zdolnym sportowcem, trzykrotnym mistrzem polski w skoku w dal. Dostał więc stypendium w USA i siedzi tam od dwóch lat. Oprócz sportu jego pasją jest muzyka rap. Nie wiem, co jest łatwiejsze skakanie w dal czy robienie rapu, albo czy w ogóle można te dwie rzeczy porównywać. W każdym razie, mistrzostwo polski za robienie rap. Danielowi nie grozi. Jest to bardzo dobrze napisany początek recenzji muszę powiedzieć i, e, 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 i tak, bardzo, e, bardzo mi się to podoba. E, jakby to było, jest numerem z absolutnie bełkotliwym tekstem, który wygląda tak, jakby. W sensie często się mówi, że tekst napisany na kolanie. To on wygląda, jakby był napisany: kurwa, nie wiem, na. Na Łokciu. Łokciu kolegi, kurwa, jeszcze, nie? Zacytuję, <grym> na <psa>. zacytuję fragment. <grym> słuchaj, Mateusz, czy mogę zacytować kalendarz Proszę fragment bardzo. Poezji? Sorry, znowu będę cytował rap, nie? Ale, ale, ale to nie brzmi lepiej w, w numerze, zapewniam Państwa. Teraz mnie nie ma, teraz za późno, teraz już całe życie przeszło na próżno. Przeszło koło głowy, wybrało się na Łowy, w głąb mojej duszy, w głąb mojej głowy, ucieka, więc gonie, prawdę, odsłonie. I, i, I to tak leci dalej. Nie w sensie jakiś taki ciąg. Zupełnie bezsensownych skojarzeń, które jednakowoż dla części słuchaczy, którzy tam są aktywni pod tym teledyskiem na YouTubie, okazało się, że ten ciąg skojarzeń jest źródłem wielu wzruszeń i wspomnień z pięknych lat zerowych. Tak, tak, tak. Zresztą Wybacz, o którym wspominaliśmy. O Jezus, Maria, to też jest utwór, który otwiera ludziom czakry, jak się poczyta komentarze pod utworem. Jest to, jest to dla niektórych coś bardzo, bardzo emocjonalnego i ważnego. Ja nie jestem jestem w stanie się przebić przez to, jak to jest nawinięte, jak to w ogóle jest zrealizowane, jakby tak się, mm -hmm. kurwa, w ogóle, kto to, czy to, to, jest ten pies przy komputerze, który jakby randomowy suwaki i tak dalej, no baw się, baw się i wiesz, jakby w ogóle o co chodzi. Ciśnij rec noskiem. Nie, 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 nie wiem, nie wiem, jak to było robione. No, nie, nie, ważne, nie, nie bądźmy tutaj już niesympatyczni, tym bardziej, że e, przebieracie nóżkami, e, no bo nie wspomnieliśmy jednak o... E, no, jakby zrobiliśmy to świadomie, prawda? Bo jakoś tak lecimy w miarę chronologicznie. Nie wspomnieliśmy o ważnym bardzo składzie, i o składzie, który dla wielu osób jest po prostu synonimem tego zjawiska, o którym mówimy, bo należy tutaj przejść do. 18L. No właśnie, na początku w UMC wydawali poznaniacy, no ale z czasem dołączyli panowie z Płocka, proszę pana. Płock no, był wtedy miastem, które się kojarzyło tylko i wyłącznie z petrochemią e, i to jest też zdaniem samych członków 18L. No i ale w, bardzo, bardzo szybko zaczęło być też kojarzone z hiphopolo albo po prostu z sukcesem 18L. I mamy do czynienia tutaj jak żeby inaczej z klasyczną historią. Paru ziomeczków. Em... Blokowisko 18L, od razu zaznaczę, to jest od bloku numer 18 na ulicy lotników. Jak <grystanie> niektórzy sugerowali, że, że chodzi o Adolfa Hitlera, czyli o pierwszą i ósmą literę alfabetu. Co ludziom chodzi po głowach? Czy oni byli aż tak źli? Nie, no, no nie, można, nie można tak mówić o ludziach. W każdym razie, no, koledzy mieszkali blisko siebie, zaczynali robić bity, zaczynali nawijać, robili demówki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to doskonale znamy. To byli też goście, którzy Koncertowali oczywiście tam za piwo, czy tam za zwrot, za paliwo, ale też ym, goście, którzy z czasem, jeszcze przed debiutem, zaczęli supportować no paru poważnych zawodników, tak? Znaleźliśmy taki, no, też nie było trudno, tak, bo korzystamy z internetu. Znaleźliśmy reportaż Grzegorza Szymaniaka z dużego formatu z wyborczej, to jest reportaż z zeszłego roku na temat 18L jest tam dużo wspominek i dużo dużo powrotów, i tam czytamy, że tak, w międzyczasie b -b -b -b, supporty przed tymi, którzy w polskim hip hopie już coś znaczą, PAT OSTR, tak? I oczywiście oni wtedy absolutnie na tym niemalże nie zarabiają, ale to już jest czas, w którym oni wykonują jak zapomnieć. O genezie jeszcze wspomnimy. I nie przeszkadza to tym poważnym zawodnikom, o których wspominaliśmy, a są to też zawodnicy, którzy potem będą przy różnych okazjach wspominać, że jednak bardzo, bardzo im się nie podoba to hip hop-polo. Także zespół, który gra, jak zapomnieć, ich supportuje, jest jeszcze ok, pod warunkiem, że nie ma absolutnie żadnych, żadnej rozpoznawalności i pieniędzy. Rząd Siwy z 1.8L w tym samym reportażu wspomina, że po jednym z koncertów, chyba w Toruniu, był after. Nie poszedłem, choć bardzo chciałem, ale miałem dziurawe buty i nie czułem się z tym dobrze. Czyli no znowu klasyczna, klasyczna historia. No i właśnie w ten sposób trafili do UMC Records, bo jak zapomnieć, zostało usłyszane przez remika z UMC Records. Oni sami podobno nie wysyłali żadnej demówki, ale ona gdzieś tam. Krążyła, i okazało się, że jest e, szansa na kontrakt. Co oni wykorzystali? Spodziewali się, że będą po prostu grali rocznie tam 10 koncertów i sobie po klocku na głowę zarobią e, z samej muzyki, bo parali się w, w, wtedy rozmaitymi zajęciami, no ale stało się inaczej. E, okazało się, że po prostu Vox Populi zdecydowało i ludzie tego bardzo, bardzo chcą. E, przełomowy moment, też o tyle, że jeżeli zestawimy popowość singli, o których wcześniej mówili, z popowością, jak zapomnieć, z delikatnością, balladowością i tak dalej, no to to są totalnie różne rejestry, jeden 1.8L poszli już jakby ultra w tego typu, przynajmniej w tym singlu, w tego typu miękkie i przyjemne dla słuchaczy niewyrobionych, powiedzmy, niezwiązanych zupełnie z rapem brzmienie. Tak, przy czym to jakby... Wokół 1.8 ML narosło wiele jakichś takich mitów czy, czy, czy przesądów dotyczących tego, czym jest ten zespół. W tym pamiętam takie, takie sugestie, że to jest taki w ogóle produkt w ogóle wytwórni, że o, tutaj jak się, że to jest taki hip-hopowolowy boys band, który jest, został złożony po do kupy jak, jak Just Five. No, nie wierzę w to swoją drogą, bo po pierwsze, jakby. Strasznie głupia teza, w sensie no, znaleźliby lepszych po prostu. No. Tak, po, po pierwsze, <laughs> znaleźliby lepszych. E, po drugie. I ja jakby w tym podcaście wielokrotnie mówiliśmy tutaj o Remiku i e, tych głosów dotyczących tego, że Remik w ogóle dawał totalną wolność twórczą i wolność w doborze e, materiałów singlowych i tak dalej, taką w ogóle zasakującą wręcz. No nie? W sensie wyobrażam sobie, że, że, że jak jesteś szefem wytwórni, to jednak trochę tam pchasz tych wy wykonawców w jakimś konkretnym kierunku. Remik był totalnie wyluzowany na tym punkcie, no i wierzę w te wszystkie rzeczy, no bo jeśli mówi to aż tylu artystów, to Kamant, no to tak? No to to, to mu, musi być prawda. E, a co do tych, tych, tych właśnie do, doniesień dotyczących tego, że to jest jakiś taki produkt stworzony tam, napisany przy biurku, e, to jest całe 18 ml. No to e, tym re, w tym reportażu z gazety wyborczej e, Towson opowiada, że, że, że on tam pracował w. E, Jakimś sekretariacie, tak, i zarabiał 430 złotych. No nie, i jakby to są tego typu historie, które też sporo mówią o tym, jak to fajnie było w okolicach roku 2005 w Polsce, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i, i budowanie sobie przyszłości przez młodych. No i rzeczywiście ten, ten singiel, jak zapomnieć, oni dość szybko zauważyli, że on, on po prostu lata sobie po, najpierw po Płocku, tak, w sensie, że on tam gdzieś tam się rozszedł ten, 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 ten singiel, i, i zauważyli, że e, w sobie to. Kurde, całkiem fajnie, nie? I, i, I ja im wierzę, kiedy oni mówią, że zupełnie się nie spodziewali. W sensie w ogóle całe 1.8ML wydaje, historia 1.8ML wydaje mi się historią jakichś takich poczciwin, tak? No to w żadnym wypadku to nie byli dobrzy do, raperzy dobrzy ani jacyś wybitni muzycy, ale, ale ta historia jest taka, taka zwykła, nie? W sensie, wiesz, no, nagrywali dla zajawki, co więcej, oni też powiedzieli w którymś momencie. W wywiadzie przeprowadz. w ślizgu. Mm -hmm mieli w ogóle, byli wymienieni jeszcze w 2000, w marcu 2004 roku na okładce i tam był taki duży wywiad z nimi, chyba dwustronnicowy i, i, i tam jeden z nich powiedział, że nie uznaje czegoś takiego jak ramy w hip-hopie, jeżeli uważam, że coś mi się podoba, nie musi być hip-hopowe, ważne, że mi się podoba. I no to też jest taka, taka bardzo poczciwa myśl, że to wiesz, jakby no hip-hop jest generalnie bardzo o, o, oddolną kulturą, tak, i e, podchodzę dość nieufnie do jakichkolwiek prób ograniczania go w taki, jakiś takie, wiesz, przez jakiś taki twardogłowych uczestników tej kultury, nie? No kurde, no, jeśli to jest jakiś tam, jakaś tam forma wyrazu e, ludzi, którzy nie mają wykształcenia muzycznego, no to, kurczę, takie zjawiska jak jeden no, osiemel są naturalną konsekwencją tego, że, że ta kultura... Została tak yy, pomyślana, jak została pomyślana na samym początku, no nie? Tak, tak, tak. No i ta, ta wspomniana teoria dotycząca produktu to, to zupełnie idiotyczna rzecz, bo my kojarzymy głównie no, z tego, właśnie z tej ekspozycji medialnej, głównie Łukasza Włókiewicza. To jest ten łysy chłopak, który e, śpiewa, w jak zapomnieć, nawija również, ale śpiewa e, słynny refren. I to jest gość, który ma przyzwoitą dykcję i, i spoko barwę głosu, natomiast tam mamy innych zawodników, i naprawdę, jak posłuchacie sobie wideoteki, i to jest właśnie ten debiutancki album 1.8L, jak zapomnieć, no to tam naprawdę niektóre numery brzmią jak te właśnie takie kawałki, które w ramach resocjalizacji nagrywają chłopcy z poprawczaka. I jakby to jest spoko idea, w ogóle to jest, to jest lepsze prawdopodobnie niż napierdalanie się w kiblu, więc jakby róbcie muzykę i, i mów o tym, co was, co was boli, natomiast nie jest to szczyt jakiś taki warsztatowy. Więc gdyby, gdyby miała to być jakaś taka bojsbędowo-hip-hopowa sytuacja, to myślę, że pod względem technicznym nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi o samo, jak zapomnieć, bo to jest um, utwór oczywiście słynny i latający wówczas wszędzie, ale też utwór, który jest związany no, z małym skandalikiem, no bo on leci sobie na przebiegu pianinowym z piosenki Overcome z zespołu Life, to jest numer, który po 11 września był tam dosyć ważny przynajmniej z perspektywy amerykańskich słuchaczy, gdzieś bardzo często się pojawiał w tym kontekście tej wielkiej tragedii. I on sobie jest, i on sobie jest niepodpisany, i on stanowi właściwie bazę aranżacyjną dla jak zapomnieć. Oni potem wspominali o tym, że naprawdę, chyba również w reportażu Szymaniaka, że nie, oni nie wiedzieli, że to się tak robi, że to trzeba podpisywać. Nie wiem, nie wiem, <laughs> można, można różnie do tego podchodzić, ale w tym, że reportażu jest wspomniana geneza tego utworu i tutaj. Kiedyś siedzimy na osiedlowej ławce i podbija znajomy, opowiada Paczkoś. Rap nagrywacie? Mam na płycie taki utworek, eleganckie pianiki. Musiał to tak powiedzieć. Elegancki pianik. Proszę pada, taki utworek 40, 20 złotych, to, to eleganckie pianinko. to <laughs> stroiciel fortepianów, dobry wieczór. Eleganckie pianinko może wam się przyda, mówi. Do tego Toffson zrobił bit. Być może ten kolega przyciął ich jakoś bardzo mocno i, i nie chciał się przyznać, że to jest po prostu z, zripowane z utworu, no ale już tak poszło. No. I był to w każdym razie wie, wielki, wielki hit. I oni też wspominali w tym reportażu, że to podejście zmieniło się naprawdę w 5 minut. Czyli pamiętam hip-hopowe festiwale, przypomina sobie Towson, na których było naprawdę spoko, a parę miesięcy później ludzie krzyczeli już hip-hopolo wypierdalać i to nie jest hip-hop. No to jest słowo, to jest zdanie, które jeszcze w wróci w kontekście hip-hopowym lata, lata później. Jak zapomnieć zostaje uznane za zwiastun końca prawdziwego rapu w Polsce i tak na hip-hopową osiedlową kulturę. No i tutaj Łukasz Włókiewicz, czyli właśnie znowu ten powiedzmy, że frontman Mówi, że najpierw zrezygnowaliśmy z koncertów podwyższonego ryzyka, czyli typowo hip-hopowych. Kiedy ci mówią, że nie jesteś raperem, to po co pchać się tam na siłę? Jeszcze rok wcześniej graliśmy supporty, piliśmy razem piwo, woziliśmy sprzęt, graliśmy też jak zapomnieć i nikt nie powiedział co za gówno rapujecie. I to jest y, bardzo <głos》> ważne, mm -hmm. bo to nie jest utwór, który został Stworzony w studiu, po prostu już przygotowując się do nagrania hitowej płyty, tylko po prostu numer, z którym oni jeździli, który powstał bez jakichś, powiedzmy, tak przynajmniej zakładamy, bez jakichś takich, wiesz, aspiracji wielkich, bo nie mieli wtedy kontraktu i mieli jakieś roboty po prostu na boku. I akurat poczuli, że, że, że chcą tego typu piosenkę miękką, przyjemną, em emocjonalną. Je jestem w stanie w to uwierzyć. Z tym fajnym pianinkiem. Tak, tak, tak. <laughs> Fajny. W ogóle odnoszę takie wrażenie, że że Hip Hopolo w pewnym momencie było potrzebne e, trochę tym, 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 tym mainstream raperom, tak? No bo z jednej strony, no, to było e, to było zjawisko, które było było przeminęło dość szybko po paru latach, o czym powiemy więcej w drugiej części e, tego podcastu. E, ale. Mm, też to oczywiście miało wpływ na, na słuchaczy i jestem absolutnie pewien, że część słuchaczy, którzy słuchali Hip Hopolo na pewno później przeszli do, 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 do... Innych raperów, tak? W sensie, że tr tr trzeba założyć, że jeśli ktoś słuchał, jak zapomnieć, w wieku 11 lat, to po prostu to była jakaś taka jego cięca fascynacja a, i wykluczone, że później e zajarał się jakoś tam, nie wiem, e jakimś hardkorowym raperem, czy, 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 czy może kimś, kto, kto nagrywa troszkę bardziej ambitną muzykę. Ale zwróć uwagę na przykład, nie wiem, no na Ostrego, nie? Y y y y Ostry po prostu od 20 lat ten hip-hop kurwa odzyskuje, nie? W sensie on zaczął go odzyskiwać w, w singlu odzy Odzyskamy hip-hop z 2004 roku, gdzie tam w ogóle no, wymienia tych tych, tych, tych artystów hip hopowych tak i tak dalej. E i, i, i jakby on cały czas pierdoli o tym, że ktoś próbuje zabrać hip-hop, coś tam, coś tam, w ogóle wiesz. Stary, nie? Jakby on ostatnio, jakby nie ostatnio, parę lat temu nagrał single, w którym tam narzekał z kolei już teraz, że zamienili hip-hop na gender, na tam leggingsy, coś ta, tam, nie pamiętam ta, 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 ta. tego tekstu, ta, ta. jakieś pierdolenie, jakieś dziada w ogóle, przepraszam, ale, mhm. ale, 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 ale no sorry, nie? E, I ten, to hip hop było potrzebne chyba części słuchaczom, żeby po pierwsze troszkę, powiedzmy, uspój scenę i stworzyć jakoś takiego wspólnego wroga, przeciwko któremu wszyscy możemy e, wszyscy możemy jakoś tam występować. E, mniej lub bardziej agresywnie, no bo no właśnie do rękoczynów i do dorzucania cegłówkami też dochodziło, jak wiemy i, e, i i to jest dość straszne, przy czym trzeba powiedzieć, że nie tylko na koncertach hip-hopolowych, tak, w sensie, że jakby parę lat później, no, była ta, 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 sławna, niesławna sytuacja z Pejo, który tam krzyczał wszystko na mój koszt, na temat mm -hmm. gościa, który, który pokazywał mu faka na koncercie i podobno tego typu sytuacje były absolutnie typowe dla polskiej, dla polskiego hip-hopu, tak, w sensie jeszcze tam 10-15 lat temu, nie, w sensie, że ktoś przychodził i akurat cię nie lubił, bo byłeś z innego miasta i pokazywał ci faka przez cały koncert, nie, i, i wiesz, e i, i, i no, wracając, Hipopolo po prostu było potrzebne do tego, żeby, żeby, żeby stworzyć sobie jakiegoś tam wroga, i żeby, yy, i żeby raperzy mogli poczuć się lepsi, i żeby słuchacze też mogli poczuć się lepsi od tych, od tych sezonowców, którzy akurat sięgnęli po ten, ten, ten ich ukochany gatunek, ich ukochaną kulturę. No bo akurat fajne pianinko, proszę pana, leciało w radyjku, to czemu sobie nie włączyć, nie? I ten aspekt taki czysto personalny, jeszcze wracając do reportażu z dużego. Formatu. On jest tutaj przez y, chłopaków podkreślane. To, to znaczy w momencie udzielania tych wypowiedzi, już facetów, tak, dorosłych, dojrzałych facetów, e, bo jest mowa o tym, że cały ten hate był podsyca podsycany przez kilku mainstreamowych raperów. No to, to wracając do tam odzyskiwania hip-hopu przez 150 lat. Mhm. Garstka hejterów pod sceną potrafiła zryć banie i popsuć nie jeden koncert. W wywiadach mówiliśmy wprawdzie, że mamy to gdzieś, ale prawda jest taka, że każdy z nas to jakoś na swój sposób przeżywał. Najbardziej chyba siwy, bo on zawsze chciał robić bardziej uliczny rap. E, ty przywołał, ten wywiad ze ślizgu, i tam jest mowa o tym, że no, bo tak się nam podoba, to tak wyszło. I ja wierzę, że ta płyta wideoteka tak powstawała, bo tam są momenty właśnie bardziej takie powiedzmy poprawczakowe, a są też momenty miększe. Natomiast na tej drugiej płycie, o której pogadamy w drugiej części, no tam już jest udowadnianko, że my jesteśmy prawdziwymi raperami, tak na, na, na ostro, więc tak, no, troszeczkę się maskujemy, nie, nie obchodzi to nas. No i właśnie też. Łukasz Włókiewicz wspominał w tym reportażu, że no, skoro nas tam nie chcą, no to tam nie gramy. Tak? Zaczynamy unikać w pewnym momencie imprez mm -hmm. hip-hopowych, no bo nie chcemy dostać kamieniem albo, proszę pana, kefirem. To już, już się nie rzucało kefirem, jak w Just Five, tylko, tylko kamieniami. No, i jednak mm, sporo osób krytykowało 1.8L za to, że zaczynają się właśnie bardzo mocno pokazywać, eksponować w jakichś takich programach no, zupełnie niebranżowych, prawda? No, ale to też jest konsekwencja tego wszystkiego. No, on, po pierwsze, tam nas chcą. <grych> Podoba im się nasza muzyka, lub nie, albo wiedzą, że ludziom się to podoba, więc, więc ich zaprosimy. Ponoć straszny Bulldubska wzbudziło zaproszenie 1.8L do programu, do programu Bar, już pamiętanego przez niektórych. Solpol, Ibisz, Polsat, wszystko tam mamy. Mamy Dodę, mamy Majdana. W każdym razie jest taki artykuł Bartka Hacińskiego z marca 2004 roku, to artykuł opublikowany przez WP. I tam Haciński pisze tak. Moment krytyczny nastąpił w sobotę 13 marca, gdy 1.8L pojawili się w polsatowskim programie bar. Po raz pierwszy licząca się gwiazda hip-hopu podała rękę telewizyjnej rozrywce. Na forach hip-hopowych zagotowało się od złośliwych komentarzy. No i teraz, sorry, ale cytuję. Wpadniemy, rozjebiemy cały bar, wyruchamy kobiety, zajebiemy gulczasowi motor, to już lepsze. A i wisza za jajca, wrzucimy do Audrey. wow, Proponował jeden z fanów hip-hopu. No i to, to wzbudziło po prostu ogromne, ogromne oburzenie. Jeden 8L przecież wystąpili też u, u wojewódzkiego i robili takie dosyć prostu, groźne, niezadowolone miny, bo pamiętam to, oglądałem to jako dzieciak czy tam nastolatek. Ale też jest to czas, w którym hip-hopowcy cenieni artyści. Zaczynają się na potęgę pojawiać w tego typu programach. Tak. Właśnie dlatego, że dokonano tego, tego, tego przebicia. Zanim 1.8L w 2004 wystąpiło u Wojewódzkiego, to pierwszymi, zdaje się, hip-hopowymi gośćmi byli Wienio i Pele i 1.8L też nie będą ostatnimi gośćmi, bo ta lista jest tak naprawdę długa i to się w tym momencie zaczyna być coraz, coraz bardziej mm, intensywne, choć oczywiście pewnie część środowiska była strasznie wkurwiona, że oni przy okazji flirtują z jakimiś takimi czasopismami, nawet nie tylko Bravo, oni się też pojawili w Bravo Girl, więc tutaj też mamy ten, ten wątek genderowy przy okazji, bo być może to wyglądało do pewnego momentu tak, jak w rowerze Błażeja 2001, że dziewczyny antyhiphopowe hip siedzą, a ci pro hip-hopowi to tam jedna laska i po prostu reszta to chłopy. No ale w tamtym momencie rzeczywiście to się, to się zaczęło zmieniać i to też zaczęło się zmieniać w przypadku całej branży, więc to są te takie wczesne grzeszki, popełnione po to, żeby potem, oczywiście nie chcę robić z tych artystów z jakichś zbawców całego środowiska, ale jakieś, wiesz, grzeszki popełnione po to, żeby potem można było już normalnie podążać tego typu ścieżką, no a tak jak mówiłem w kontekście wojewódzkiego, no nawet nie byli pierwsi, więc jakby zamknijcie mordy, w ogóle o co chodzi. Tak, w ogóle to też jest taka, to jest sytuacja, w której masz jakieś tam wroga i najpierw tego wroga... Odsądzasz od ci wiary i jakby zapierdalasz w niego strasznie, i po prostu najcięższe działa w niego wycelowujesz, tak? Po czym ten twój wróg mówi, no dobra, w takim razie to do, 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 dobra, idę do brawo, do brawo, girl, whatever, tak, idę do telewizji. I ci twoi przeciwnicy mówią, co? Jeszcze do brawo poszli. No kurwa, gdzie mają iść tym No, 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 no jeden tak, z drugim? Tak. Nie? No, no, jak ich nie akceptujecie w środowisku, no, to oni mają wyjechać w środowisko, tak? Jakby to co mają zrobić? nie? To jest jakaś taka, wiesz, samo nakręcająca się spirala upopawiania cały czas pewnych, pewnych zespołów i wykonawców. No i tyle, mhm. no kurwa, no przepraszam, ale, ale, ale to jest śmieszne. No ale dobra, no jakby, żeby nie było, że. I żeby, tego, żeby nie było, Mateusz. <laughs> <Jest>. <laughs> um, jakby to nie jest tak, że, oni, że ta ich płyta jest jakaś super, tak? W sensie, że jeden lat to jest jakiś super zespół. Ja wiem, że ty byłeś fanem przez, przez e, 17 do, lat. Sty do, do stycznia roku. tego roku. A potem się tam wydarzyło coś takiego, że nawet nie chcę o tym mówić. <laughs> Ale trzeba powiedzieć, że. że, że, że co, no co to jest za płyta, ten, 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 ten David Wideoteka. E, tak, z z kinematografią podobno przypadkowe, tak, ale. Tak. I don't know. E, no i jest to płyta żadna, trzeba powiedzieć, tak? W sensie. Ona nawet nie jest, nie wiem, ciekawa, czy, 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 czy tak zabawna, że. Czy tak zła, że aż, że aż dobra, nie? No, jest to absolutnie przeciętna produkcja rapowa z tamtego okresu, z absurdalnie nośnym hitem. W sensie, no właśnie, on nawet nie jest nośny, tylko, tylko chyba Polacy lubią pianinko, nie tylko Polacy lubią pianinko, tak? I, i dość łatwo jest zbudować wadający yy, yy, w ucho biczik oparty na na sprytnie przeciętnym samplu. No ta, tak, no rzeczywiście wspomniałeś o tym, że ona nie jest tak zła, że aż dobra i trochę szkoda, bo, no bo jednak raczej jest nijaka. Pojawiają się jakieś takie momenty, powiedzmy, że przy pałowie, Mi się tam jeden numer skojarzył z Just Five i z Sumptuastic jednocześnie, to chyba numer te Teraz znikasz, pojawia się trochę właśnie takich ulicznych rzeczy. Był też singiel w miarę popularny, oczywiście bez porównania z jak zapomnieć, ale to numer pod tytułem Powodzenia i tam jest troszeczkę niegrzecznie, bo jest mowa o zielonych liściach, jest ocenzurowane jedno słowo, domyślamy się, że to są, nie wiem, dupy, niech będzie w takim delikatnym wariancie, że a my dupy, coś tam, koncerty i zielone liście, więc momentami niegrzecznie, no ale jest to, jest to płyta jakaś taka niejednorodna, no, może faktycznie jest tak, że no, gdzieś po głowie im się kręciły różne rzeczy, mieli różne tam fascynacje, różne zapatrywania na muzykę rozrywkową i na muzykę rapową, która też jest muzyką rozrywkową, czego nie chcieli ci wszyscy, wiesz, walczący o odzyskiwanie hip-hopu e, przyznać przez 2,5 miliona lat i, i dalej nie chcą, ale generalnie, no właśnie, nie ma o co kruszyć kopii e, umiarkowanie ciekawym album, który się sprzedał w nakładzie prawie 60 tysięcy egzemplarzy. No i tutaj, tutaj jest przełomowa rzecz, bo 26 kwietnia 2004 roku skończył się w Polsce komunizm. Nie, 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 nie. sprawdzam waszą czujność. 26 kwietnia 2004, 18L wbiło się na pierwsze miejsce Olisu i Oczywiście, możemy dyskutować, no czy to jest w ogóle hip-hopowe, ale zamknijmy mordy. No i podkreślmy, że to jest pierwszy album hip-hopowy, który tę jedynkę złapał. No a kolejny będzie ostry, z ja tu tylko sprzątam, ale to dopiero rok 2008. Potem tych jedynek naturalnie będzie więcej, a teraz, jak sprawdzimy OLIS w dowolnym momencie, no to zobaczymy, że 2,5 miliona z 3 milionów płyt na tej liście to, to płyty z rapem. To już jest absolutnie normalne. Wtedy nie było. Nie? Wtedy nie było. Wtedy nie było. Y Wielką kontrowersją było to, że raperzy <gryny> zarobili na swoich piosenkach, tak? mimo tego, że to się zdarzało oczywiście wcześniej. I, i, I też trzeba powiedzieć, że tego typu kontrowersje wybuchły, nie wiem, no, przy okazji sportu tego na przykład. Tak? Wspomnianego mm. już tutaj dwukrotnie w tym podcaście. E, no, było, było tak, że rzeczywiście, można było sobie przejebać u Ówczesnej publiczności rapowej, e, nawijając za dużo trochę o hajsie i o zarobkach i o tym, że w sumie to jest dla ciebie istotny element życia. Co jest w ogóle super zabawne, jak się spojrzysz na, na, na współczesny rap polski, tak? gdzie mhm. centralnie, po prostu już nawet nie będę, może, dobra, wymienię niektóre płyty w każdym odcinku, tak? to, ale, ale po prostu jak się słucha. Jakby, i to mówię bez, jakby, tak, bez, bez, bez krytyki, tak? Jakby bez, bez przekąsu. Ale jak się słucha niektórych płyt rapowych współczesnych, to można odnieść wrażenie, że one wszystkie są kurwa o zarabianiu i o hajsie i o tym, że masz mm -hmm. fajne ciuszki i masz fajne wakacje i jedziesz sobie na fajne wakacje z dziewczyną, a poza tym masz nowe buty. A poza tym, e, Mordo, weź się ogarni, żeby też mieć fajne pieniądze i w ogóle trzeba spełniać swoje marzenia. You know, w sensie czasami jakby, mm, tematyka. Trapowych Anno Domini 2022 to jest równoznaczna z tematyką, nie wiem, przemów, jakichś coachów majków, e, motywacyjnych przemów, tak. E, i, e, I to, że w 2005 jeszcze roku e, jakimś wielkim grzechem było nie tylko nawijanie o tym, ale wręcz też realizowanie jakichś tam, powiedzmy, merkantylnych bardziej e, zamierzeń czy założeń. E, no, to to jest bardzo zabawne, tak, z perspektywy czasu i. E, ale o tym będziemy chyba mówili więcej wy odcinku przyszłym, prawda? Tak, i właśnie właśnie wiesz co, zaproponujmy tego typu rozwiązanie, no bo rzeczywiście będzie okazja, żeby powiedzieć o tym, jak to hip-hopolo, powiedzmy, jak to zjawisko zmieniło hip-hop tamtej doby i jak to wygląda z tej perspektywy, ale też będziemy oczywiście mówić o płytach z epoki uważanych za płyty hip-hopolowe, bo jest tego jeszcze, mhm. jeszcze sporo, więc pewnie kolejny odcinek też jakoś 4,5 godziny. Nie powiem wam, co w tym momencie zrobił Bartek, ale gdybyście wiedzieli, to uznalibyście, że to grzebiąca w nosie. Świnia. Um, żegnamy w takim razie. Było nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierają na Patreonie. Nie, to bez żartu, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Bez Was tak. nie byłoby um, takich opasłych odcinków i czasu na przygotowanie. Także całujemy w serca i się żegnamy, prawda? To jest. A ja tutaj chciałem powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, że e, jestem na wyjeździe służbowym i nagrywam ten podcast w studiu firmy Imker i dziękuję bardzo za użyczenie studia. Nie wiem jeszcze, czy, ten, czy to dobrze będzie brzmiało, czy nie, ale studio jest wygłuszone, więc tak, firma Imker zajmuje się e-commerce'em <laughs> e i fulfillmentem i szczegóły znajdziecie na stronie imker.pl. To nie jest sponsorowany odcinek, no ale użycili mi studia i byli bardzo mili w związku z tym i, i, i super, dziękuję bardzo. To jest, to, to jest uprzejmość za uprzejmość. Tak. Myślałem, że powiesz, że jestem teraz na wyjeździe służbowym i będę Będę grzebał w czym chce i kiedy chcę. E, nie ale dosyć okazało się o się... na mój temat. <laughs> ale okazało, wszystko się nagrywa. Okazało się, że to nie o to chodzi. Dobra, Jezus Mary, kończymy. Tak. Super. Wracamy za jakiś czas, nie za tydzień. Wiecie, że te drugie części ukazują się trochę później, ale nie jakoś bardzo późno. Mhm. Więc dzięki, dzięki, dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiamy rapera Mezo. Żegnamy się jak hip <laughs> Elo! Na, na razie, na razie. Wielkie. Cześć Nie. na razie. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.